mnie słyszy, ktoś mnie widzi. Standardowo, jak już byliście u nas albo nie byliście, to i tak napiszcie proszę na czacie. Tutaj na GetResponse, na narzędziu webinarowym, jakbym prosił na czacie, czy nas słychać, czy nas widać. Na Facebooku, jeśli już się odpaliło, to też poprosimy o komentarze, czy nas widać, czy nas słychać. Za chwilkę będziemy startować, godzina 19. Zbieracie się bardzo fajnie i tu na pokoju, i na Facebooku, więc będziemy zaraz startować. Dobra, Sylwia pisze, że widać, słychać. Słychać, więc wszystko na razie technicznie jest super. Dzięki, Andrzej. Ilona, dzień dobry, widać i słychać. Super. Jeszcze parę osób, jak może... O, Sylwia, dzień dobry. Ktoś był u nas na webinarze. Dajcie też znać, czy pierwszy raz jesteście, czy temat was zainteresował, to też już możecie nam dać znać. Chwilkę poczekamy. Pamiętajcie, że parę osób się na pewno spóźni. Widać, słychać. Cześć, Krzysztof. Cześć, Piotr. Słychać doskonale. Edyta, jak samopoczucie dzisiaj? Jak dziękuję. Cieszę się bardzo, że mogę spotkać się z tak dużą społecznością fizjoterapeutów. Współpracuję z Państwem na co dzień. Cieszę się też, że jest tak duże zainteresowanie tym tematem, bo to jest temat niezwykle interesujący i mam nadzieję, że Was dzisiaj do tego przekonam. O, super. Już Beatka pisze też, że na Facebooku działa. Wszystko działa super. Już potwierdzę, że wiem. Jeszcze dosłownie minutka, żebyście mieli szansę się zebrać. Edyta, dzisiaj mamy 60 slajdów prawie, nie? O wodorze. Czyli... Tak naprawdę o wodorze jest tak. Połowa z tych slajdów. Połowa to wprowadzenie i wyjaśnienie mechanizmów, w jakich ten wodór działa, bo o to zostałam poproszona, żeby przedstawić Wam evidence base. Mam nadzieję, że sprostam zadaniu. Rozmawiałam z Marcinem o tym, że gdybyście byli zainteresowani tą prezentacją po to, żeby odszukać publikacje, na których opierałam ten wykład, to oczywiście on jest dostępny w Fizja Akademii. Więc kochani, jeśli będziecie mieli, chcieli zgłębić troszeczkę to, co jest na slajdach, to poproście, napiszcie do nas, czy tam w komentarzach, czy na Messengerze, będziemy Wam to też udostępniać. Kochani, dwie po. Myślę, że możemy spokojnie, Edyta, zaczynać. Reszta sobie za chwilkę też dołączy. Tu już mamy też fajne grono osób. Kochani, witamy Was oficjalnie, bardzo serdecznie na kolejnym webinarze Fizjo Akademii. Dzisiaj tematem jest potencjał terapii wodorem w poprawie zdrowia i samopoczucia. Naszym gościem jest Edyta. Edyta, przedstaw się krótko, proszę, żeby osoby, które do nas przyszły, bo jesteś u nas pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni, bo temat jest naprawdę świetny, żeby cię mogły tak troszeczkę poznać, a później polecimy oczywiście z tematem głównym. Jestem pierwszy raz i mam nadzieję również, że nie ostatni. Jestem stomatologiem, zajmuję się również medycyną funkcjonalną, medycyną przeciwstarzeniową, ale również medycyną estetyczną. W ramach mojej specjalizacji podstawowej zajmuję się problemami związanymi ze stawami skroniowo-żuchwowymi, stąd moja współpraca z fizjoterapeutami. Uważam zresztą, że właściwie współpraca każdego gabinetu lekarskiego bez względu na specjalizację powinna być związana ze współpracą z fizjoterapeutami, bo sami wiecie, jak ważna jest ta współpraca w przywracaniu takiej równowagi. Moja fascynacja wodorem zaczęła się od momentu, kiedy spotkałam firmę, o której będę mówiła na samym końcu. Zaprezentuję Wam konkretny generator wodorowy, a dlatego, że publikacje na temat wodoru, jest ich ogromnie dużo już od wielu, wielu lat, natomiast znalezienie odpowiedniej formy urządzenia bezpiecznej, skutecznej, nie jest taką prostą sprawą, mnie się udało, cieszę się, że jest polski generator, przedstawię Wam, widzicie go za mną. W momencie, kiedy dojdziemy do tej części wykładu już bezpośrednio dotyczącego wodoru, ja uruchomię to urządzenie, żebyście zobaczyli,
jak ono działa, jak można z niego korzystać. I oczywiście też czekam później na pytania, jeżeli takie będą. Super. Pytania prosimy oczywiście pisać tutaj na czacie, na Facebooku, jeśli oglądacie na Facebooku, poprosimy o w komentarzach. Cały czas śledzimy na bieżąco, więc jeśli będzie naprawdę pytanie dotyczące danego tematu i będziemy mieli na to chwilkę czasu, żeby rozwinąć temat, to będziemy tutaj automatycznie je poruszać. Na samym końcu też zostawimy chwilę czasu na odpowiedzi na Wasze pytania w sprawie czy to samej terapii, czy slajdów, które zobaczycie, czy wiedzy, która się pojawi. Więc spokojnie piszcie, my tam jesteśmy w tle. Ja jestem dzisiaj tu tylko po to, żeby pomóc Edycie, jeśli będzie potrzeba, tak ewentualnie zapytać, bo sam jestem ciekawy, bo sam mam generatory w swoim gabinecie, Edyta, i pacjenci są zachwyceni. Łączymy to oczywiście z rehabilitacją stomatologiczną, uroginekologiczną, z medycyną estetyczną, ortopedyczną, stany ostre, jakieś zmiany skórne u dzieciaków, więc no, sporo wykorzystany tutaj generator jest również w naszych gabinetach, więc wiedza dla mnie mega, mega istotna, żeby się z nią zapoznać. Więc kochani, nie ma na co czekać, bo wiedzy jest sporo, więc Beatka, jak Cię możemy prosić o prezentację i zaczynamy. Rytka, daję Ci głos, a Wy słuchajcie i pytajcie. Dziękuję. Tak jak Marcin powiedziałeś, wskazań do zastosowania wodoru jest ogromnie dużo, właściwie brak ograniczeń dla tych wskazań, ale zanim przejdę do samej terapii wodorowej, to chciałabym, żebyśmy porozmawiali na temat mechanizmów, które ten wodór może regulować, a te mechanizmy są bardzo różnorodne i tak naprawdę ogromny obszar badań, który koncentruje się dzisiaj nad badaniami dotyczącymi starzenia, związany jest nie z chęcią zatrzymania długości, znaczy wydłużenia tego życia i zatrzymania procesu starzenia, ale tak naprawdę związany jest z tym, że starzenie jest głównym czynnikiem predysponującym do rozwoju chorób. Zrozumienie tych mechanizmów pozwala na poszukiwanie skutecznych modulatorów tego procesu. Ale od początku. Woody Allen powiedział, że nie chce umierać, nie chce, przepraszam, osiągnąć nieśmiertelności poprzez swoją działalność artystyczną. On chciałby osiągnąć nieśmiertelność nie umierając. I czy jest to możliwe? Chłopak, którego widzicie na tym zdjęciu, to brytyjski biogerontolog Audrey de Grey, założyciel Matuzalem Foundation, transhumanista, który twierdzi, że będzie możliwe w niedługim czasie osiągnięcie zaniedbywalnego starzenia w odniesieniu do ludzi. To zaniedbywalne starzenie to jest proces starzenia, który trwa tak powoli, że nie jesteśmy w stanie zmierzyć go dostępnymi narzędziami. Stworzył Matuzalem Foundation, czyli badania nad organizmami, które należą do tak zwanego matuzalemowego zoo, które właśnie starzeją się tak wolno. Macie tutaj przykłady w odniesieniu do badań, które można przenieść na ludzi, to na przykład ocena procesów starzenia wśród populacji nietoperzy, czy karmazyn, czy długożyjąca sosna. To zjawisko, o którym mówimy, jest tak trudne do zdefiniowania, bo jest niezwykle złożone i żeby prześledzić mechanizmy, które prowadzą do starzenia, należy najpierw zrozumieć ten proces. Jest wiele teorii, które opisują proces starzenia. Podzielono je na dwie grupy. Pierwsza grupa to procesy, które nazywamy zaprogramowanymi, czyli niestochastycznymi, niezaprogramowanymi, czyli stochastycznymi. Różnica pomiędzy tymi dwiema grupami teorii polega na tym, że teorie zaprogramowane zakładają istnienie specyficznego programu genetycznego, który ten proces starzenia kontroluje. Natomiast możliwość odprogramowania starzenia komórkowego za pomocą czynników Yamanaka, pamiętacie Nagroda Nobla z dorosłych komórek skóry za pomocą czynników Yamanaka, odprogramowano wiek komórkowy do pleiotropii i w ten sposób później wyindukowano neurony, zaprzecza tym założeniom.
Drugie teorie, które zakładają brak tych mechanizmów, opierają się na założeniu, że starzejemy się wtedy, kiedy tracimy możliwości reprodukcyjne. Ale tu się z kolei wymyka tym mechanizmom gatunek Homo sapiens sapiens. Prawda? Męscy przedstawiciele naszego gatunku zachowują zdolności reprodukcyjne do końca swojego życia, ale jednak statystycznie żyjecie panowie krócej niż kobiety. Podobne zjawisko obserwowane jest w populacji słoni. Za mądrość stada odpowiada stara samica, tak jak u ludzi, prawda? Pojawiły się też teorie pośrednie, między innymi teoria nagromadzenia uszkodzeń tych programów rozwojowych. Ona zaprzecza istnieniu specyficznego programu starzenia, a starzenie jest według tej teorii sumą błędów tych programów rozwojowych. I wreszcie ostatnia, czyli ta teoria Danaid, nawiązująca do greckiego mitu o córkach Danaosa, które zmuszone do poślubienia 50 córkach, do poślubienia 50 synów Egiptosa, zabijają swoich oblubieńców w noc poślubną i za karę w Hadesie muszą wypełnić beczki, które są zresztą dziurawe, naczyniami, sitami, muszą napełnić te beczki wodą, co jest, jak się domyślacie, niezwykle trudne. I organizmy są porównywalne właśnie do takich nieszczelnych naczyń, które nie są w stanie zatrzymać życia, a proces starzenia zależny jest od taksonów. Stąd tak duże różnice pomiędzy tempem wśród różnych taksonów. Ale okazuje się, że zainteresowanie procesem starzenia wykracza dzisiaj poza jego biologiczne znaczenie i poza te pytania, które stawiają sobie badacze, jaki sens biologiczny ma proces starzenia. Wykracza, ponieważ obserwujemy i macie na pewno w gabinetach tego na co dzień do przykłady, obserwujemy gwałtownie wzrastające populacje ludzi, którzy są starsi, prawda? To znaczy wiemy już dzisiaj, że bezwzględna długość życia się nie zmieniła, natomiast zwiększa się liczba ludzi żyjących 60 i więcej lat i zobaczcie, jakie to są prognozy. Do 50 roku populacja ludzi, którzy będą żyli powyżej 60 roku życia, przekroczy 2 miliardy. Jest to ogromny wzrost, jest to ogromne obciążenie dla systemów ekonomicznych, które już dzisiaj stają się niewydolne. W związku z tym WHO postanowiło zwrócić szczególną uwagę na różne strategie, które będą w stanie wydłużać życie w zdrowiu. Nie bezwzględną długość życia, tylko życie w zdrowiu, po to, żebyśmy byli sprawni, żebyśmy nie wymagali opieki, żebyśmy dłużej pracowali. I tą dekadę, w której właśnie się znajdujemy, nazwano dekadą zdrowego starzenia i ogromne nakłady instytucji i prywatnych, i państwowych przesuwają pieniądze właśnie w te różne strategie, które mają za zadanie poprawić tą niezbyt korzystną statystykę ostatnich lat. Między innymi takim zadaniem są niefarmakologiczne modulatory procesów starzenia. Ale jeśli zastanowimy się, dlaczego tak się dzieje, popatrzcie, jeśli zwiększa się liczba, szczególnie w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, osób, które żyją dłużej, to jednak ten proces, to zjawisko starości nie wyjaśnia wzrostu chorób towarzyszących starzeniu, bo to są dwie nakładające się cechy. Znacznie większa liczba ludzi żyjących w tym wieku już, powiedzmy sobie, ekonomicznie niereproduktywnym, i coraz większa liczba chorób, na które zapadają coraz młodsi ludzie, prawda? Za przyczyny główne dzisiaj uważa się dietę, oczywiście, dysbiozę, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, brak aktywności fizycznej, to wiemy, i też niezwykle ważna cecha, utrata kontaktów społecznych. Dzisiaj zamykamy się w świecie wirtualnym i zapominamy o tym, że jesteśmy jednak zwierzętami stadnymi, prawda? No więc jeżeli prześledzimy to, co działo się w ewolucji, my jesteśmy bardzo młodym gatunkiem. My żyjemy na Ziemi około 200-220 tysięcy lat.
Nasi wcześni przodkowie zamieszkiwali Ziemię około 6 milionów lat. W tym procesie ewolucji uzyskaliśmy wyprostowaną pozycję ciała, zmienił się kształt naszej twarzoczaszki, prawda? Ale do tych zmian nie doszło w wyniku zmian na poziomie genetycznym. My od naszych wczesnych przodków różnimy się zaledwie 0,005% genów. Populacja, z której wychodzimy jako gatunek, to jest niezwykle mała populacja, 10 tysięcy osobników. Za te wszystkie czynniki, które doprowadziły do tej znaczącej zmiany od czasów naszych wczesnych przodków, odpowiadają czynniki epigenetyczne, między innymi właśnie aktywność fizyczna i dieta. I to, co dzisiaj obserwujemy, czyli tą rewolucję związaną z siedzącym trybem życia, która jest niezwykle dla nas niekorzystna. Zmiany, które dokonują się na poziomie całego ciała, porównywane są, jeżeli chodzi o ich szkodliwość, do wypalania 2 paczek papierosów dziennie. Co prawda pojawiają się coraz nowsze badania, które wskazują na to, że ludy, które jeszcze żyją wśród nas o dziwo, czyli zbieracze, łowcy zbieracze, oni również spędzają dosyć dużo czasu w pozycji siedzącej, ale aktywują znacznie większą ilość mięśni, prawda? Nie siedzą na krzesłach tak jak my i nie siedzą przed laptopami, bo dzisiaj już te zmiany, które dokonują się w wyniku właśnie tego siedzącego trybu życia, powodują, że zaczynają się również zmieniać nasze twarze, prawda? Coraz większym problemem jest tyłozgryz, tyłożuchwie, zmiana napięcia w łańcuchach mięśniowo-powięziowych i pojawiające się zjawiska takie jak facebookowa twarz czy smartfonowa szyja. To w medycynie estetycznej takie pojawiające się określenia. Czemu tak się dzieje? Ewolucja nie przewidziała bez ruchu. My nie zdążyliśmy się przystosować do tak szybkiej zmiany. Insulinooporność to był mechanizm, który miał chronić nasz mózg przed niedoborem glukozy w okresach głodu czy mniejszego dostępu do pożywienia, bo tak funkcjonowali łowcy-zbieracze, prawda? Więc widzicie, że tak naprawdę ta aktywność fizyczna ma ogromny wpływ i wiecie to sami na właściwie każdą tkankę, każdy narząd. Dzieje się tak dlatego, że skurcz mięśnia to jest ten drugi mechanizm, który reguluje poziom glukozy i transport glukozy do wnętrza komórki. Pierwszym oczywiście jest odpowiedź receptorowa na insulinę. I teraz ta ogromna ilość miokin, czyli peptydy, cytokiny, mikroRNA, wszystkie związane ze skurczem mięśni, substancje wydzielane przez te mięśnie, no wiemy, że mięsień ogromny rezerwuar dla interleukiny 15, największy, prawda? Te wszystkie zmiany, czyli brak tej aktywności mięśnia powodują, że niestety zaczynamy cierpieć na różnego rodzaju problemy, a aktywność fizyczna może prowadzić do takiej właśnie sprawności, jaką tutaj widzicie. Pani Ernestine Shepard, czyli ta ciemnoskóra Amerykanka, zaczęła swoją przygodę z kulturystyką w wieku 56 lat. I widzicie, jak wyglądała w wieku 56 lat. Dzisiaj jest absolutnie celebrytką w Stanach Zjednoczonych, nadal bierze udział w konkursach kulturystycznych. Dzisiaj ma lat 86 i nadal jest sprawna i wygląda doskonale. Wiemy, że rasa czarna i żółta starzeją się około 10 lat później niż rasa kaukaska, ale okazuje się, że i dla rasy kaukaskiej jest nadzieja, bo z kolei pani Jan McDonald, to jest Kanadyjka, którą widzicie tutaj po lewej stronie, rozpoczęła swoją przygodę z takimi intensywnymi ćwiczeniami w wieku 70 lat. Wtedy, kiedy z powodu dużej nadwagi, insulinooporności zaczęły się u niej pojawiać poważne problemy zdrowotne, dieta, aktywność fizyczna spowodowały, że dzisiaj zupełnie inaczej funkcjonuje i oczywiście wszystkie parametry i te markery związane z zespołem metabolicznym, z tymi zmianami, które zapowiadały już poważne problemy, się wycofały. Że aktywność fizyczna bezwzględnie jest tym, co oprócz diety ma ten główny wpływ regulujący na
funkcjonowanie organizmu człowieka. Ale żebyśmy zrozumieli, w jaki sposób możemy uruchomić te procesy ochronne, musimy poznać mechanizmy, które do tego procesu starzenia prowadzą. I czemu właśnie ta dieta, czemu aktywność fizyczna i czemu w końcu wodór mogą tak skutecznie przeciwdziałać tym mechanizmom. W 2013 roku Otis Lopez Otin i współpracownicy zdefiniowali uniwersalne cechy starzenia po to, żeby zrozumieć te mechanizmy i właśnie po to, żeby szukać rozwiązań i regulacji na tym poziomie. W 2023 roku te wcześniej 9 zdefiniowanych cech zostało uzupełnionych o 3 kolejne. Ale ważne jest to, że cechy te nie są niezależne, one są ze sobą powiązane hierarchicznie i one zostały podzielone na 3 grupy. Te grupy to, jak widzicie, kolorem niebieskim zaznaczone te grupy podstawowe. I te grupy podstawowe to są te zmiany na poziomie molekularnym, które inicjują proces starzenia, ale ja mówię cały czas o procesie starzenia, pamiętamy, że procesy, które prowadzą do starzenia, to są dokładnie te same, które prowadzą do rozwoju chorób. To zdefiniowanie tych mechanizmów pozwala nam na znalezienie mechanizmów, które będą temu przeciwdziałały. Druga grupa cech to są cechy antagonistyczne, czyli te cechy, które w pierwszej fazie, wtedy kiedy jesteśmy jeszcze młodzi, ale też kiedy mechanizmy obronne działają prawidłowo, bo przecież dzisiaj duża grupa ludzi bardzo młodych zaczyna chorować, działają korzystnie na organizm człowieka. Jednak z czasem akumulacja pewnych błędów zaczyna obracać się przeciwko nam. I tak na przykład dzieje się w przypadku starzenia komórkowego, prawda? W okresie organogenezy, kiedy jesteśmy młodzi, to starzenie komórkowe to jest mechanizm, który chroni tkanki przed bliznowataniem, przed nowotworzeniem, ale wtedy, kiedy ilość tych komórek, które już się nie dzielą, ale są nadal wydzielniczo aktywne, zaczyna wzrastać, jest to cecha specyficzna dla każdej tkanki i narządu, tkankowo specyficzna, wtedy dochodzi do cechy takiej, jaką określamy fenotyp starzeniowy, czyli inflammaging i przyspieszone starzenie. I w końcu te cztery cechy integracyjne, które pojawiają się jako wyraz zaburzenia homeostazy na poziomie całego organizmu. U podstawy rozwoju tych wszystkich cech molekularnych są zaburzenia związane z nadmierną aktywnością wolnorodnikową. Wolne rodniki powstają w wyniku przemian w wielu mechanizmach endogennie, prawda? Głównie to jest oczywiście cykl Krebsa, łańcuch oddechowy, ale również pod wpływem czynników egzogennych, promieniowania słonecznego, elektrosmogu czy zanieczyszczeń powietrza. Jednak musimy zrozumieć, że wolne rodniki to również molekuły sygnalizacyjne i tak naprawdę równowaga, jak we wszystkim, balans jest tym, co daje nam dobre funkcjonowanie i zdrowie, natomiast zaburzenie równowagi prowadzi do rozwoju chorób. Jeżeli mówimy o wolnych rodnikach, to należy pamiętać o tym, że wolne rodniki, tak jak na przykład natlenek wodoru czy anion nadtlenkowy, to są bardzo ważne molekuły sygnalizacyjne, które poprzez specyficzne cele białkowe regulują tak ważne funkcje jak wzrost komórki, proliferację czy różnicowanie. Nadmiar wolnych rodników oczywiście powoduje rozległe uszkodzenia na poziomie DNA, ale na poziomie białek, cukrów i lipidów. Zmiany te prowadzą do na przykład zwiększonej przepuszczalności błon komórkowych, w związku z tym oczywiście dezorganizacji komórkowej na poziomie białek prowadzą do zmian funkcji białek funkcyjnych, czyli masło maślane, enzymów, hormonów, immunoglobulin, ale też białek strukturalnych takich jak na przykład kolagen czy elastyna. Zmienia się
struktura macierzy zewnątrzkomórkowej i wszystko zaczyna iść w złym kierunku. Wolne rodniki to zawsze dwa oblicza. W mechanizmie zawału mięśnia sercowego ten mechanizm niedokrwienie, reperfuzja, wzrost ogromnej ilości tlenku azotu, rozszerzenie i naczyń i powstawanie natlenu azotynu związane jest z uszkodzeniami martwicą mięśnia sercowego, prawda? I to niestety ten mechanizm, który pojawia się również w takim mechanizmie refeedingu, czyli u osób, które głodowały przez bardzo długi czas, nagle dostarczenie dużej ilości energii może powodować poważne zaburzenia. Natlenu azotyn, zwróćcie uwagę, bo będziemy jeszcze o nim mówić. Natomiast wolne rodniki to również mechanizm obrony przeciw patogenom, bo kwas podchlorawy, który jest syntetyzowany przez makrofagi, właśnie w tym celu jest wydzielany, aby zabijać bakterie i wirusy. I brak równowagi wolnych rodników, brak równowagi, jeśli chodzi o syntezę i poziom wolnych rodników, może skutkować rozwojem takich patologii, jak na przykład przewlekła choroba ziarninowa, gdzie mamy do czynienia z niedoborem oksydazy nad pH i chorzy cierpią na nawracające infekcje spowodowane drobnoustrojami. Pojawiają się w różnych narządach, w skórze, w płucach ziarniniaki. Zaobserwowano, że fagocytoza, czyli aktywność tych komórek jest prawie prawidłowa, natomiast nie ma właśnie tych wolnych rodników, które w tym wybuchu tlenowym zabijają patogeny. Tak naprawdę niedobór wolnych rodników pojawia się w bardzo wielu patologiach związanych właśnie z zaburzeniami odporności. Tak więc równowaga jest kluczem do zachowania zdrowia. W warunkach fizjologicznych te procesy równowagi kontrolowane są przez wysoce konserwowane systemy przeciwutleniające. I to są dwa mechanizmy obrony. Pierwszy z nich to system enzymatyczny i do tego systemu należą takie enzymy jak dysmutaza nadtlenkowa, wiemy, ta mitochondrialna, cytozolowa, kataza, reduktaza, układ tioredoksyn. Złożony system, który pozwala nam właśnie na równoważenie tej aktywności wolnorodnikowej. I drugi system, czyli system nieenzymatyczny, i tutaj mamy również antyoksydanty endogenne, a także te egzogenne. Antyoksydanty były takim obszarem wielu badań w medycynie, bo był taki moment, kiedy uznano, że taka właśnie suplementacja dużą ilością antyoksydantów będzie remedium na ten mechanizm, w jakim pojawiają się te zaburzenia najpierw na poziomie molekularnym, a później tkanek i narządów, ale wyniki badań nie są jednoznaczne, prawda? I prawdopodobnie one właśnie związane są z tym, że antyoksydanty posiadają jedną wspólną cechę. One odbierają ten wolny elektron, ale i te metabolity są mniej aktywne niż wyjściowy wolny rodnik, prawda? Ale jednak ten proces nie jest zatrzymywany, a z drugiej strony może właśnie doprowadzić nadmierna podaż na antyoksydanty do zablokowania wydzielania wolnych rodników i tego, o czym mówiłam przed chwilą. Dlatego poszukiwania idealnego modulatora tej aktywności wolnorodnikowej i takim właśnie wydaje się idealnym modulatorem jest wodór. Badania nad wodorem pojawiły się już w latach 70. ubiegłego wieku. Brzmi to trochę strasznie, ale pierwsze publikacje to rok 1975. Doll i współpracownicy w takim modelu zwierzęcym zaobserwowali, że myszy, u których wyindukowano raka płaskonabłonkowego zamknięte w komorze hiperbarycznej z wodorem, u tych zwierząt
zmiany nowotworowe się wycofywały, ale trudne to było do przeniesienia w badaniach na ludziach ze względów też technicznych. W związku z tym przez lata cały ten wodór został zapomniany. Właściwie ten wybuch badań i doniesień naukowych dotyczących skuteczności wodoru i oceny tych mechanizmów, jakie prowadzą, jakie są, w jakim wodór działa skutecznie, to lata po 2007 roku i rzeczywiście tych badań jest coraz więcej. Dzisiaj to jest już około ponad 2000 badań właściwie w każdym obszarze medycyny. Zatrzymałam się na dłużej przy tym slajdzie, dlatego że pierwsze te badania koncentrowały się na takiej aktywności, i tak uważano, antyoksydacyjnej wodoru. Ale jak przyjrzycie się temu kołu, to dzisiaj badania wskazują na właściwości regulacyjne w odniesieniu do wszystkich molekularnych cech procesów starzenia zidentyfikowanych przez, zdefiniowanych przez Lopeza Otina. Tak? I będziemy o tym po kolei mówić. Dlaczego wodór? Wodór jest gazem najobficiej występującym we wszechświecie, prawda? 75% materii, ale przez lata uważany był za gaz obojętny fizjologicznie. Jest to niezwykła molekuła, która ma małą masę, nie potrzebuje transporterów, szybko przenika przez błony komórkowe, dociera do organelli, do jądra komórkowego. Co ważne w naszych terapiach, przekracza barierę krew-mózg. Wiemy, jak ta bariera jest trudna do przekroczenia, a tu czasami, szczególnie w onkologii, dużo się dzieje. Nie odnotowano cytotoksyczności, no jest to oczywiście niezwykle istotne. I to, co ważne, w modelu zwierzęcym po inhalacji 72 godziny wodór nie wykazywał wpływu na zmianę fizjologicznych parametrów, takich jak temperatura ciała, ciśnienie krwi, pH czy też stężenie parcjalne tlenu. To jest ważne, bo to świadczy o tym, że jest to terapia niezwykle bezpieczna. Coraz większa liczba badań pokazuje właśnie to znacznie szersze spektrum oddziaływania, nie tylko aktywność przeciwwolnorodnikową, ale jeżeli chodzi już o ten wpływ na wolne rodniki, to co jest niezwykle istotne, co należy podkreślić szczególnie, to selektywność działania wodoru. Wodór w sposób selektywny redukuje wyłącznie rodniki hydroksylowe i natlenoazotyn. To są te rodniki, które nie są tymi rodnikami sygnalizacyjnymi, one mają wyłącznie oddziaływanie niekorzystne dla naszego organizmu. Organizm człowieka nie jest w stanie zredukować samodzielnie, ponieważ rodnika hydroksylowego, ponieważ nie mamy takiego enzymu, który byłby zdolny do redukcji tego rodnika. Rodnik hydroksylowy to niezwykle szybki rodnik, który reaguje ze wszystkimi biocząsteczkami. Czas jego reakcji w matrycy biologicznej jest niezwykle krótki, bo to jest jedna nanosekunda. Dla porównania rodnik nadtlenkowy 15 sekund. Zobaczcie, jak to jest niezwykle szybki, agresywny rodnik. Kaskada zdarzeń i reakcji, które on indukuje, jest niestety nie do zatrzymania, bo tak jak mówiłam, nie mamy enzymu, a zmiany mogą dotyczyć różnych fragmentów białka na przykład, zmieniając zupełnie jego aktywność biologiczną. Profesor Okta, który jest jednym z tych wiodących naukowców w obszarze medycyny wodorowej, wskazał, że wodór tak naprawdę spełnia cechy idealnego przeciwutleniacza, czyli łagodzi nadmierny stres oksydacyjny, nie zakłócając homeostazy redox. Właśnie dzięki temu, że celuje w te dwa konkretne rodniki. Jeżeli przyjrzymy się mechanizmom, które dzisiaj już zostały rozpoznane aktywności wodoru, to co jest niezwykle istotne, to taka analiza, która wynika właśnie z
z tego, że zmierzono czas aktywności wodnika hydroksylowego, ten niezwykle krótki czas, jedna nanosekunda, świadcząca o tym, że tak naprawdę rodnik nie może, znaczy wodór nie może tego rodnika bezpośrednio neutralizować, że musi indukować inne zmiany, które będą ograniczały aktywność powodującą powstawanie tego rodnika. I tak dzieje się dzięki regulacji tych białek transkrypcyjnych, białek o takiej funkcji ochronnej. To białko NRF2, będę używała tego sformułowania, bo skrót jest znacznie łatwiejszy, jest to czynnik jądrowy związany z czynnikiem erytroidalnym drugim. Ten czynnik transkrypcyjny zwiększa ekspresję zarówno dla oksygenazy hemowej, jak i dla dysmutazy, jak i dla glutationu, a ogranicza ekspresję oksydazy nadpH, ale to, co istotne i to, co zostało udowodnione w badaniach, ogranicza ekspresję tej oksydazy nadpH, ale nie zmniejsza wydzielania rodnika wodorotlenkowego, co nie upośledza funkcji komórek do regulacji podczas infekcji patogenami bakteryjnymi. Inhalacje w modelu zwierzęcym w zawale mięśnia sercowego, właśnie w tym mechanizmie zależnym od oksygenazy, zmniejszają obszar martwicy i to w sposób bardzo wyraźny, dlatego na przykład dziś w Japonii generatory wodoru są już elementem wyposażenia karetek pierwszej pomocy, prawda? Właśnie w sytuacjach, w których pacjenci muszą mieć tą pomoc udzieloną bezpośrednio po wystąpieniu zawału mięśnia sercowego. Wodór, działanie wodoru utrzymuje się nawet po zaprzestaniu inhalacji i właśnie ten mechanizm zależny od czynnika NRF2 odpowiada za ten stan. Wodór reguluje układ immunologiczny poprzez hamowanie odpowiedzi zapalnej, przywracanie równowagi TH1, TH2, a wiemy, że zaburzenie równowagi TH1, TH2, zaburzenie polaryzacji między makrofagami, fenotyp pierwszy i drugi, to są mechanizmy, które są charakterystyczne dla rozwoju bardzo wielu chorób. Wodór również zmniejsza nieprawidłowe reakcje, czy zmniejsza aktywność komórek tucznych, czyli nieprawidłowe reakcje na histaminę czy serotoninę, a to znaczy, że jest bardzo dobrym mechanizmem regulującym na przykład samopoczucie u pacjentów z różnego rodzaju alergiami. To jest akurat taka pora, kiedy te alergie pojawiają się bardzo często, prawda, w nasilonym stopniu ze względu na aktywność wielu roślin, pyłków, traw, i to jest ten czas, kiedy pacjenci mając te problemy szczególnie cierpią, więc rekomendacje inhalacjami wodorowymi szczególnie dla tych pacjentów korzystne. Blokuje również wodór stres retikulum endoplazmatycznego, czyli tą cechę, która związana jest z zaburzeniem proteostazy, prawda? Retikulum, i tu nie chodzi o ten szczegółowy szlak aktywacji czynników transkrypcyjnych, bo myślę, że nie chodzi Wam o to, żebyśmy szczegółowo omawiali te mechanizmy molekularne. Chciałam tylko za pomocą tych analiz przedstawić ten mechanizm, który odpowiada za ochronne działanie również na przykład w stosunku do skóry, mięśni, ponieważ zaburzenie proteostazy, czyli wpływ na strukturę białek podporowych, to jest to, co leży u podstawy tych problemów. W związku z tym, a wykazano w badaniu, że wodór doskonale reguluje właśnie, aktywując ten mechanizm UPR, czyli źle sfałdowanych białek, tą przywrócenie tej homeostazy w obrębie proteosomu. Jak widzicie, cały czas, jak słyszycie,
Widzicie mnie również. Używam sformułowania reguluję, moduluję, dlatego że w sytuacji, w której jest potrzebne ograniczenie aktywności pewnych szlaków, to rzeczywiście tak się dzieje, ale wtedy, kiedy potrzebna jest aktywacja, to również wodór posiada taki potencjał. Poprzez kanały ATP, poprzez kanał błonowy dla potasu wpływa również na potencjał błony mitochondrialnej, równoważąc poziomy nad plus. Nad plus jest takim dzisiaj obiektem wielu badań w medycynie długowieczności. Ze względu na rolę, jaką dzisiaj już rozumiemy, rolę mitochondriów, prawda, w zachowaniu dobrej kondycji na poziomie komórkowej, ale i całego organizmu. Wodór podnosi również stężenie koenzymu Q, to w badaniach zostało udowodnione, zarówno w osoczu, jak i w tkance mięśnia sercowego. Jest to bardzo istotna informacja dla wszystkich tych z Was, którzy zajmują się pacjentami, jest ich przecież ogromna ilość, stosującymi na co dzień statyny, prawda? Bo wiemy, że statyny oczywiście ograniczają syntezę cholesterolu, ale również w tym samym mechanizmie ograniczają poziom koenzymu Q, a jest to jeden z niezwykle istotnych elementów łańcucha oddechowego. Inhalacja przez 3 godziny wodorem indukuje mitofagię poprzez receptor na błonie mitochondrialnej, a wiemy, że mitofagia jest jednym z ważniejszych mechanizmów kontroli jakości mitochondriów. W związku z tym ten wpływ na tą kolejną cechę, jaką jest jakość mitochondriów wodoru, została udowodniona. I znów modulujący wpływ na autofagię. Cecha, która przez Lopeza Otina została dodana do 9 wcześniej zdefiniowanych w 2023 roku, ale cecha, która jest niezwykle istotna, jeżeli chodzi o te mechanizmy na poziomie molekularnym prowadzące do rozwoju chorób i starzenia, ponieważ autofagia jest tym mechanizmem, który usuwa uszkodzone lub już nieaktywne fragmenty, organelle komórkowe, wprowadza komórkę na zaprogramowaną ścieżkę śmierci komórkowej. Jeżeli jest niesprawna autofagia, niestety tak dzieje się z wiekiem, to dochodzi właśnie do nagromadzenia uszkodzeń i tej kaskady zdarzeń, które później prowadzą do rozwoju wielu patologii. Tym głównym regulatorem autofagii, za to też japoński badacz Oshinori Osumi dostał Nagrodę Nobla w 2016 roku, jest kinaza mTOR. I jak widzicie, wykazano, że inhalacje wodorem obniżyły ekspresję mTOR, zwiększając aktywność kinazy AMP, a to jest ten mechanizm, który aktywuje autofagię i który ma działanie ochronne w stosunku do komórek tkanek, wiemy, że na poziomie całego organizmu. Wodór moduluje również zaprogramowaną śmierć komórkową. Udowodniono, że w stanie zapalnym terapia wodorem łagodzi nadmierną odpowiedź zapalną poprzez regulację wcześniej wskazywanych czynników transkrypcyjnych. Natomiast w przypadku nowotworzenia, kiedy ta aktywność proliferacyjna jest ogromna i komórki nowotworowe wydają się być nieśmiertelne, wodór zwiększa, promuje właśnie śmierć komórkową. Pokażę Wam na konkretnych przykładach, jak to jest skuteczne już klinicznie. Ale jeszcze kolejne cechy, niezwykle istotne, korzystny wpływ na mikrobiotę jelitową. Mikrobiota jest też takim tematem niezwykle istotnym. Na pewno wielu z Was zajmuje się też terapiami wisceralnymi. Wiecie, jak wielu pacjentów dziś cierpi z powodów zaburzeń w tym obszarze. Wykazano w badaniach, że inhalacje wodorem
wpływają modyfikująco na skład mikrobioty, promując wzrost Akkermansia muciniphila. Jest to bakteria, która w ostatnich badaniach jest taką gwiazdą wśród bakterii probiotycznych. Wykazano, że łagodzi przebieg chorób metabolicznych, jest w stanie kontrolować masę ciała w podobnym mechanizmie jak analogii GLP-1, zwiększa poziomy GLP-1 w sposób fizjologiczny. Ogromna ilość publikacji dotyczących korzystnej roli Akkermansii również w chorobach onkologicznych poprzez blokadę punktów kontroli immunologicznej. Możemy osiągnąć wzrost populacji tej niezwykle cennej bakterii właśnie poprzez inhalację wodorem. Wodór bardzo szybko i nieznacznie zwiększa marker, jakim jest 8-oksyd-2-deoksyguanozyna. Jest to marker, którego nie chcemy w wysokich poziomach, bo jest to marker uszkodzeń oksydacyjnych DNA, ale jego poziom w moczu wzrasta do poziomu podobnego, jaki związany jest z ćwiczeniami. Jest to wyraz takiej mitohormezy, czyli takiego treningu, który korzystnie wpływa na odporność komórek, zwiększa wytrzymałość komórek, które są szczególnie podatne na uszkodzenia. Dokładnie w takim samym mechanizmie działa właśnie trening, prawda? W zakresach tlenowych, umiarkowany ten mechanizm korzystnego oddziaływania stresu wynikającego z takiej aktywności ćwiczeniami. Wiemy, jak buduje coraz większą i lepszą odpowiedź na coraz większy wysiłek. Podobnie jest z wodorem. On w takim samym mechanizmie właśnie poprzez tą hormezę reguluje tą aktywność wywołaną wolnymi rodnikami. Natomiast kiedy stosować wodór u aktywnych fizycznie pacjentów? Pewnie też macie pacjentów, którzy są na przykład aktywnymi sportowcami. Ja mam pod opieką mistrzynię olimpijską. Stosujemy wodór, przygotowuję się do kolejnej olimpiady, za chwilę już zresztą w Paryżu. I mam nadzieję, że będę mogła się Wam pochwalić za jakiś czas kolejnym złotym medalem, jaki zdobędzie. Mam taką nadzieję, tego jej bardzo życzę. Natomiast wodór przed treningami zmniejsza poziom kwasu mlekowego, to wykazano w badaniach, poprawia wydajność wentylacji, łagodzi skutki zmęczenia, więc zwiększa wytrzymałość. Możemy osiągnąć lepsze i skuteczniejsze efekty właśnie stosując tą terapię. I w końcu ogromna ilość badań, jaka pojawiła się w obszarze medycyny wodorowej, związana jest z obserwacjami i z ogromną ilością, no cóż, powiem, może nieładnie to brzmi, materiału badawczego, jakim byli pacjenci zainfekowani COVID-19. Dzisiaj już wiemy, że nie ma zbyt wielu metod i terapii, które są w stanie szybko łagodzić te objawy infekcji. Wiemy, że podczas infekcji COVID-19 dochodzi do szeregu zmian. Oczywiście aktywowane są te burze cytokin odpowiadające za wzrost stężenia wolnych rodników. Oczywiście dochodzi do niedotlenienia, aktywacji czynnika zależnego od hipoksji i tego mechanizmu prozapalnego zależnego od jądrowego czynnika kappa-beta, ale co na poziomie pęcherzyków oddechowych? Duża ilość śluzu, która powoduje, że pacjenci nie mogli oddychać. Okazuje się, że terapie, inhalacje wodorem są w stanie po pierwsze tłumić burzę cytokin i ograniczać ostre uszkodzenia płuc wynikające z infekcji. Ze względu na tą małą masę cząsteczkową podnoszą tą wydajność, wymuszoną pojemność życiową,
zmniejszają opór w obrębie układu oddechowego. Wiemy, co działo się przy nieumiejętnej tlenoterapii, prawda, czy przy terapii respiratorami. Aktywność wodoru łagodzi ilość wydzielanego śluzu w oskrzelach poprzez również ograniczenie przerostu komórek kubkowych i ilość doniesień, szczególnie z Chin, z Korei, ale i ze Stanów Zjednoczonych, gdzie generatory wodoru są już standardem w infekcjach tego typu, pokazują, jak jest to skuteczna metoda. Mamy w Polsce również, niestety nie mogę Państwu przedstawić tych doświadczeń kolegów z Rzeszowa, którzy zupełnie poza protokołem u pacjentów na oddziale stosowali generatory, nasze polskie generatory. Mam nadzieję, że te ich doświadczenia zostaną opublikowane, bo są naprawdę świetne, jeśli chodzi o efekty, jakie osiągnęli przy bardzo dużych problemach, przy tylko 5% wydolności płuc byli w stanie uratować pacjenta, który niewątpliwie zginąłby bez ich pomocy. 45-minutowa inhalacja osłabia już stan zapalny w drogach oddechowych. COVID jest oczywiście tym modelem, na który się powołujemy, ale pamiętajcie, astma, PHP, zapalenie płuc, wszystko to są te mechanizmy, znaczy to są te zaburzenia, te choroby, w których w takim samym mechanizmie wodór będzie skutecznie działał poprzez hamowanie oczywiście tego czynnika hemotaktycznego dla makrofagów, ograniczenie poziomu interleukin prozapalnych 4, 6. Wykazano, że oczywiście w badaniach na modelach zwierzęcych, że zmniejsza się marker uszkodzeń oksydacyjnych lipidów, jakim jest dwumalonian, aldehyd dwumalonowy, wzrasta poziom glutationu. No te wszystkie mechanizmy już omawiałam, więc nie będę tego powtarzała. Właściwie w odniesieniu do zaburzeń w każdej tkance i narządzie, w tych mechanizmach, które przeanalizowaliśmy, wodór jest skuteczny. W szerokim zakresie chorób sercowo-naczyniowych, wszędzie tam, gdzie dochodzi do zwłóknienia, więc niealkoholowe zwłóknienie wątroby, zaburzenia związane z zwłóknieniem innych narządów, trzustka, nerki, u pacjentów dializowanych zdecydowanie poprawia jakość życia, wydłuża komfort, poprawia komfort ich życia, wydłuża to życie. W zaburzeniach związanych z obszarem jamy brzusznej, no w tym mechanizmie modulacji mikrobioty jelitowej. I to, co ważne, reguluje również metabolizm węglowodanów, w związku z tym u wszystkich tych pacjentów, u których mamy do czynienia z insulinoopornością, u pacjentów, którzy chcą zredukować wagę, jako terapia oczywiście wspomagająca. Jak widzicie, inhalacje wodorem zwiększają poprzez transdyferencję aktywność brunatnej tkanki tłuszczowej, zmniejszają z kolei tą taką hiperplazję adipocytów u osób, u których tej tkanki tłuszczowej białej jest nadmiernie dużo. I to, co niezwykle spektakularne, dla mnie fascynujące, to obszar chorób nowotworowych, które, jak wiemy, dzisiaj są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. W Polsce niestety również. Ze względu na przerzutowanie, na oporność, na chemioterapię, a wiemy również, że sama terapia w obszarze onkologii jest niezwykle trudna, jeśli chodzi o jej konsekwencje, mówię o quality of life, czyli jakości życia pacjentów, ale też obciążona wieloma skutkami ubocznymi. Także wydaje się, że wodór, na co zaraz przedstawię Wam dowody, jest naprawdę doskonałą terapią wspierającą leczenie konwencjonalne. To pierwsze badanie w tym obszarze, o nim już mówiłam, ale ilość badań dotyczących skuteczności terapii wodorem w obszarze onkologii jest naprawdę bardzo duża i wykazano, że chroni wodór prawidłowe komórki.
natomiast działa niekorzystnie na te komórki, które posiadają tą niezwykłą aktywność proliferacyjną. Ogranicza te skutki uboczne związane zarówno z chemią, jak i radioterapią, zmniejsza masę guza, zwiększa przeżywalność, oczywiście poprawiają się parametry krwi, a i to co ważne, bo to co często jest powodem, no cóż, niekorzystnego zejścia choroby nowotworowej, kacheksja, prawda, czyli utrata masy mięśniowej, wodór zwiększa apetyt u tych pacjentów, poprawia elastyczność tkanek, sprawność fizyczną, zmniejsza intensywność takich skutków ubocznych, jak właśnie uszkodzenia serca, nerek, wątroby czy osteoporoza. Terapia jest wodorem, terapią obecnie stosowaną już w bardzo wielu miejscach na świecie. Powstały instytuty medycyny wodorowej w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w Korei. W Europie niestety terapię wodorem w naszym najbliższym sąsiedztwie nie są stosowane jeszcze powszechnie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jest aktywny ośrodek w Czechach, no i Polska, czego jesteśmy oczywiście bardzo dumni. I chciałam Wam przedstawić jeszcze, a to jeszcze nie, jeszcze o komórkach nowotworowych. Wykazuje tą selektywność, o tym już mówiłam, bardzo dobry profil bezpieczeństwa, no i właśnie ze względu znów na tą bardzo selektywną aktywność w stosunku do tych szkodliwych rodników hydroksylowych i natlenoazotynu. Natomiast to, co jest istotne, to bezpieczeństwo związane jest z tym, że w reakcji wodór, rodnik hydroksylowy, powstaje po prostu woda lub wodór może być eliminowany przez oddychanie. No i jeszcze rzecz istotna, zobaczcie, jak różni się wielkość cząsteczki w stosunku do wielkości cząsteczek innych antyoksydantów, stąd też jego szybkość reakcji, skuteczność i zasięg związany jest z tymi cechami wodoru. I teraz to case study, które chciałam Wam przedstawić, bo jest dla mnie niezwykle spektakularne, to przypadek kobiety, u której 44-letniej, czyli młoda osoba, u której w 2015 roku zdiagnozowano raka niedrobnokomórkowego płuc z licznymi przerzutami. Te przerzuty były oczywiście również niestety w mózgu. Rozpoczęto leczenie standardowe, zmiany w płucach się wycofały, natomiast przerzuty w płucach, w mózgu, przepraszam, pozostawały i w 2018 roku w badaniu kontrolnym stwierdzono niestety pojawienie się liczniejszych przerzutów w obrębie mózgu i od tego momentu rozpoczęto inhalację wodorem jako monoterapię. Wcześniej oczywiście wprowadzono standardowe leczenie, ale 2018 to jest monoterapia wodorem i okazało się, że w 2019 roku, czyli po kilku miesiącach stosowania inhalacji wodorem, przepraszam, cofnę, żebyście dobrze widzieli, te wszystkie zmiany się wycofały. I w kolejnych badaniach, nie ma tutaj skanu z badania obrazowego, ale w kolejnym badaniu, które było wykonane w następnym jeszcze roku, nadal nie było zmian przerzutowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. To ogromny sukces, ale mamy też nasze własne polskie sukcesy. Przepraszam, bo na moim slajdzie było to troszeczkę widać lepiej, nie wiem czy Wy widzicie, nie mogłam tu zrobić zrzutu z wyników tych badań, bo tam były dane pacjentki i tak naprawdę nie jest to dla nas najistotniejsze, najważniejsza jest ta chronologia zdarzeń, prawda? To jest pacjentka, która w grudniu 2022 roku dostała rozpoznanie raka płaskonowłonkowego, tutaj w dolnym rogu widzicie, zaawansowane zmiany nowotworowe, poddana była klasycznej terapii, przeszła brachyterapię, chemioterapię, radioterapię, zmiany w obrębie układu rodnego się częściowo wycofały, ale pojawiły się przerzuty w węzłach chłonnych, w aorcie brzusznej.
Natomiast pacjentka miała zleconą kolejną chemię i ona tą chemię bardzo źle zniosła nam. W opisie, jaki przysłała, napisała, że ona właściwie ledwo przeżyła tą ostatnią chemię i zaczęła szukać innej metody, która by pomogła jej wyjść z tej opresji. W jednej z klinik, do której się udała, była terapia wodorem. Ona dużo czytała na ten temat, zakupiła generator do domu i od tego momentu zaczęła stosować inhalacje. Jak mi napisała, stosowała je przez 5-6 godzin dziennie. I w 2023 roku wszystkie zmiany nowotworowe się wycofały. Nie ma ich. Lekarze byli bardzo zdziwieni. I jest to naprawdę wielki sukces i niezwykle poruszający dowód. Nie jest to opublikowane, ja nie lubię posługiwać się takimi przypadkowymi zdarzeniami, ale ponieważ te wcześniejsze były publikowane, to nasze polskie doświadczenie naprawdę myślę, że warto nim się pochwalić. Ten wodór stosowany w rehabilitacji, w sporcie przynosi doskonałe efekty. Pan Jacek Czech, sportowiec niezwykle utytułowany, myślący już o tym, żeby swoją karierę zakończyć, zakochał się w wodorze i dzisiaj ponad 40-latek odnosi ogromne sukcesy, cieszy się doskonałą kondycją na arenie międzynarodowej i na razie jeszcze nie ma zamiaru zrezygnować z kariery. Wydaje się więc, że inhalacje wodorem to jest bardzo skuteczna i prosta metoda, bo oczywiście mówimy o terapiach wodorem. Inhalacje są jedną z metod terapii wodorem. Może w badaniach opisywane są terapie wodą, która jest wzbogacona w wodór. Na rynku na pewno też widzieliście oferty takich butelek wodorowych. Szczerze mówiąc, trudne jest, tutaj ten slajd właśnie, osiągnąć, trudne będzie osiągnięcie do skutecznej terapii za pomocą takich urządzeń, dlatego że wodór jako najmniejsza i bardzo aktywna cząstka przechodzi przez szkło, przez plastik, właściwie tylko większą retencję zachowuje w pojemnikach aluminiowych. Ale ja z kolei nie chciałabym za bardzo z aluminium mieć wiele do czynienia, w związku z tym ważne jest, żeby terapia była skuteczna, bezpieczna, żeby była przewidywalna i taka terapia poprzez inhalowanie daje nam te wszystkie cechy i zapewnia osiągnięcie odpowiednich efektów terapeutycznych. Często pada pytanie, czy to jest bezpieczne. Na pewno wiecie, wodór jest od lat stosowany w mieszankach gazów u osób nurkujących na dużych głębokościach. Po to właśnie, żeby zapobiec chorobie Kessonowej. W tych badaniach, które przedstawiałam, wykazano, że rzeczywiście jest to terapia niezwykle istotna. Generator, ale jaki? Żebyśmy osiągnęli dobre efekty, musimy mieć pewność jakości urządzenia, które oferujemy pacjentom. Bo niestety, tak jak grześ przez wieś, możemy mieć generator, który nie będzie wydajny, wydolny i sprawdzony. W związku z tym też i efekty terapii nie będą takie, jakich oczekujemy. Może to spowodować podważenie zaufania do samej metody, a ona, jak widzieliście na podstawie tych licznych badań, jest naprawdę dobrze udokumentowana. Polski generator jest wśród nas Sebastian, rozmawiałam z nim dzisiaj. To dzieło polskich inżynierów. Tak naprawdę powstało na potrzeby najpierw własne, wynikające z pewnych zdrowotnych potrzeb w rodzinie. Urządzenie, które jest bezpieczne, przebadane, o sprawdzonej czystości gazu, które ewaluowało, ja miałam pierwszy model, mam teraz, widzicie, za mną jest ten drugi model, już udoskonalony, który jest oprócz tego, że właściwie intuicyjny, jeśli chodzi o obsługę, nie wymaga jakiegoś wielkiego, ja się właśnie podłączę pod wodór, żebyście widzieli, że to
terapia, która jest niezwykle przyjemna. Ja siebie widzę w okienku nieruchomą. Mam nadzieję, że wy widzicie mnie, jak ja się ruszam. W każdym razie urządzenia... Wszystko widać, ok. Więc tak, nie możemy kontynuować. Dla mnie jest niezwykle istotne to, żeby to urządzenie jest estetyczne. Ono jest bardzo poręczne, łatwo się je przenosi. Tak jak mówiłam, obsługa jest absolutnie intuicyjna. On poprzez zainstalowane czujniki informuje nas o tym, kiedy należy uzupełnić wodę. Czy ta woda jest odpowiedniej jakości? Są to wszystko te cechy, które zostały przemyślane, przebadane. Tutaj właściwie umieściłam takie podsumowanie z mojego spotkania z twórcami tego generatora, właśnie z Sebastianem Kuźmińskim. Jest to urządzenie, które stosują sami twórcy. Stale kontrolowane, stale rozwijane. Pomysłów mają całą masę i są to naprawdę pasjonaci, którzy czują też taką potrzebę wprowadzania bezpiecznego i skutecznego urządzenia, również w tych niezwykle trudnych terapiach onkologicznych. Na rynku jest ogromna ilość różnego rodzaju urządzeń i one najczęściej są pochodzenia chińskiego. Nasi inżynierowie sprawdzają parametry tych urządzeń i niestety często okazuje się, że one są przekłamane, a komponenty, z których są te urządzenia zbudowane, niestety również nie zachowują odpowiednich standardów. W związku z tym też nie mamy pewności co do bezpieczeństwa. Pamiętajcie o tym, to jest niezwykle istotne. Natomiast sercem tego polskiego elektrolizera jest, generatora jest elektrolizer, który zbudowany jest z elektrod tytanowych pokrytych platyną. O tych czujnikach, które dają nam gwarancję bezpieczeństwa, już mówiłam. Czujnik ciśnienia gazu, prawda, który jest ważny, bo pracujemy z wodorem. Te wszystkie parametry powodują, że jest to urządzenie efektywne, bezpieczne, zapewniające taką ilość gazu, jaka została zastosowana po konsultacjach z profesorem Ochtą, o którym dziś już mówiłam, jest to jeden z pionierów medycyny wodorowej. W związku z tym nie tylko sama myśl techniczna, ale naukowa na najwyższym światowym... O, a tu jest zdjęcie z profesorem, ale ja je widzę odwrócone. Nie wiem czemu tak to program przekopiował, ale widzicie profesora, prawda? Profesor, widzimy, tak, no, prawie na głowie, ale widać. Uśmiechnięty, natomiast tutaj też był Sebastian, a Sebastiana niestety na moim zdjęciu, to ja Jarka widzę, profesora Ochtę, Sebastiana nie widzę. Tutaj wszystkie parametry techniczne, oczywiście przedstawiam tylko jako taką informację, żebyście wiedzieli, że jest to dostępne, bezpieczne. Poza tym bardzo ważną rzeczą jest to, że to urządzenie tu stworzone przez ludzi tak zaangażowanych, w każdej sytuacji, w której ja miałam jakąś wynikającą z mojego błędu, jakiś problem techniczny, oni są zawsze w kontakcie, bardzo chętni do pomocy, co jest niezwykle ważne, bo czasami zdarzają się takie drobne błędy, nie wiem jak sobie z nimi poradzić, a bardzo, bardzo chętnie i szybko one są usuwane. To też daje poczucie pewności, dobrej współpracy, więc... Czy, ale widzę, teraz już pojawiają się pytania, prawda? Tak, Edyta, ja Ci tutaj pomogę jak najbardziej, tutaj polecimy. Jeśli chodzi o głośność generatora, teraz masz włączony, prawda, Edyta? Tak. Generator. Wiecie, co słychać? Takie plumkanie. Tak, w gabinetach mamy bardzo fajnie zrobione takie przestrzenie do odpoczynku. W niektórych gabinetach sobie stworzyli takie wizualizacje, wiesz, nieba, jakiegoś gwiazd czy coś, te bulkanie wody to jest tylko praktycznie taki delikatny szum i to jest cała,
cały odgłos generatora, więc jest niesamowicie bardzo taki wyciszający również. Nie wiem, czy Edyta, to też potwierdzasz, tak jak... Tak, to jest takie plumkanie, takie uspokajające, trochę jak, jak dźwięk płynącej wody, prawda? Tak, tak. Więc tak, to do pytania, czy wodór jest głośny. Nie jest głośny, jest mega przyjemny dla otoczenia, mega przyjemny do spokoju, można spokojnie czytać albo się zrelaksować, więc... Są takie kąciki również porobione z generatorami w naszych gabinetach z książkami. Można sobie po prostu fajnie spędzić czas. Więc tutaj od dołu witam. Słyszałem, że lepiej stosować urządzenia, które produkują czysty wodór bez gazu Browna. Jak się do tego odniesiemy, jeśli chodzi o... Jak się odniesiemy? Odniesiemy się nawiązując do badań. W badaniach oczywiście starano się ocenić, jaka mieszanka będzie najkorzystniejsza. Podsumowanie takiej metaanalizy jest gaz Browna. Mhm. Według badań. Mhm. Tak. Super. Oczywiście są pewne schorzenia dotyczące głównie drzewa skrzelowego, gdzie ten wodór, bo gaz, mieszanka Browna jest idealnym, to są idealne proporcje między stężeniem gazu i wodoru, natomiast w niektórych sytuacjach, kiedy ta tlenoterapia indukuje jeszcze większą aktywność wolnorodnikową, ten czysty wodór, ale to są niezwykle rzadkie i wyłącznie pod kontrolą lekarza terapię z czystym wodorem. Natomiast absolutnie w onkologii i we wszystkich tych problemach zdrowotnych, o których mówiliśmy, gaz Browna. Super. Kolejne pytanie, bardzo ważne zresztą, bo tutaj nie wiem, czy wspominaliśmy, czy są przeciwwskazania stosowania właśnie inhalacji wodorem? Nie ma takich obszarów, gdzie można byłoby mówić o przeciwwskazaniach. Ja wcześniej poprosiłam o pytania, które spływają do Fizjoakademii, żeby też wiedzieć, co Was interesuje. Tak. I było pytanie, czy można stosować inhalację wodorem u kobiet w ciąży i w jakim trymestrze. Mhm. Wiecie na pewno, że nie ma żadnych badań i ich nie będzie w ciąży, prawda? Ze względów prawnych, po prostu. Nikt nie będzie ryzykował ewentualnych roszczeń. No, świat się zmienia. Natomiast mamy doświadczenia stosowania przed inicjacją zapłodnienia. Przepraszam, może to nieładnie brzmi, ale wiecie, o co chodzi. W problemach z zajściem w ciążę. I później od samego momentu implantacji przez całą ciążę i to była trzecia ciąża, w związku z tym pacjentka miała też możliwość porównania oceny swojego samopoczucia w poprzednich procesach i zdecydowanie najlepiej zniosła i dziecko urodziło się mimo niesprzyjających warunków zdrowe, więc oczywiście jeżeli macie zaprzyjaźnione, bliskie osoby w ciąży, w tych wczesnych okresach, to ja to rekomenduję. Moje dzieci, moja synowa stosowała wodór, będąc w ciąży. Natomiast, no cóż, ciąża jest to temat trudny, właśnie ze względów prawnych wyłącznie, bo nie ze względów, które miałyby jakieś podłoże medyczne. Mhm. Czy mechanizm działania wodoru, tak? Super. Piotrze, tutaj do Ciebie, jeśli chodzi o pytanie o elektrolizy LPM, to część zużywająca się. Te techniczne rzeczy odpowiemy Ci prywatnie, nie będziemy tutaj mówić o technicznych rzeczach, to będziemy rozmawiać z producentem. Sebastian, jak nas słyszy, to na pewno też z miłą chęcią odpowie na te pytania, bo wiemy, że ważne jest, żeby w generatorze nie dubać samemu, tak? Są części opatentowane, więc zawsze serwis jest na miejscu w Polsce, jeśli cokolwiek by się działo, jest zawsze urządzenie zamienne, więc tutaj działają bardzo fajnie, sprawnie i na miejscu, pamiętajcie, to jest urządzenie w Polsce produkowane, więc to jest mega istotne dla naszych gabinetów, żeby się czuć bezpiecznie i nie zostać z urządzeniem, które jest z daleka i potem jest problem z jakimkolwiek częściami na przykład albo czymkolwiek, żeby go naprawić. Więc części i wymiana zawsze serwisowa.
To na pewno, takie... poza tym to, o czym już mówiłam, pewność co do prawdziwości deklarowanych parametrów. Pamiętajcie, tak, że to w przypadku urządzeń no tak precyzyjnych, prawda, jest niezwykle istotne. Tutaj mamy na miejscu możliwość rozmowy, możliwość oceny, natomiast jeżeli urządzenie będzie z daleka, a dystrybutor zniknie za chwilę, to zostajemy z czymś, czego właściwie wykorzystać nie będziemy mogli. Edyta Martyna pyta, chyba dosyć ciekawe pytanie moim zdaniem, czemu akurat taki przepływ na minutę? Na rynku są inhalatory o wyższym przepływie, czy to znaczy większy przepływ, niekoniecznie lepszy? Tak, dokładnie to znaczy tyle. Ten przepływ, tak jak zresztą pozostałe parametry, one są wynikiem analizy i konsultacji z profesorem Ochtą. Mhm. Czas inhalacji, jak słyszeliście, pacjentka z chorobą onkologiczną inhaluje się długo, prawda? Natomiast rekomendowany, i tak samo dzieje się w tych chorobach infekcyjnych. To, co jest w publikacjach właśnie z Chin, ze Stanów w COVID-zie, tutaj nie mówiłam o tym, ale to jest pewnie i dla Was oczywiste, że jeżeli COVID, to i long COVID, i zespół po-COVID-owy, prawda? Wszystkie te zdarzenia, które są wynikiem infekcji wirusem, również będą bardzo dobrze regulowane przez wodór. Natomiast te wszystkie parametry są związane właśnie z rekomendacjami pana profesora Ochty. Super, dziękuję, Edytka. Tu jest ważne pytanie, czy to jest urządzenie medyczne? Pytam pod kątem możliwości reklamy w gabinecie. Ja odpowiem na tą drugą część oczywiście, bo to jest istotne. Sylwia, jeśli chodzi o reklamę, nie jest jeszcze urządzeniem medycznym, ale tutaj prace cały czas nad tym trwają, żeby urządzenie również dostało certyfikację medyczną. Na ten moment można reklamować się, bo nie jest to urządzenie medyczne, ale my jako Fizjoakademii w naszych gabinetach pokazujemy, w jaki sposób pokazywać terapię wodorem, bo przede wszystkim chodzi o skuteczność, o metody i o schorzenia, jakie rozwiązuje sam wodór, prawda? Więc my zajmujemy się profesjonalnie również reklamą w gabinetach właśnie tej technologii, więc jeśli Sylwia też o to pytasz, to tutaj damy rekomendacje, w jaki sposób to pokazywać i jak fajnie można zwiększać grupę docelową w swoim gabinecie też, Edyta, nie? No bo szerokość już tutaj w wykładzie mówiłaś, grupy właśnie z problemami nowotworowymi, jeśli chodzi o górne drogi oddechowe, całe tutaj po-covidowe rzeczy, sport, regeneracja po sporcie, przedwysiłkowa możliwość wspomagania organizmu, więc niesamowicie wzrasta grupa docelowa w każdym gabinecie, szczególnie w tych mniejszych gabinetach, gdzie fizjoterapeuci pracują rękami i potrzebują jakiegoś narzędzia, który obok może już działać bez dodatkowego terapeuty, bez dodatkowego obciążenia, jeśli chodzi o czas tego terapeuty, prawda? Więc to jest niesamowicie fajne urządzenie też. Tak naprawdę wskazania właściwie, znaczy ograniczenie to jest tylko Wasza wyobraźnia w tym momencie, prawda? Ewa pyta, czy jest pomocny w stwardnieniu rozsianym. Tak, widziałam to pytanie i nie chcę rozwijać, ale wiecie, mechanizm w stwardnieniu rozsianym jest bardzo podobny jak w innych neurodegeneracjach, czyli właśnie zaburzenie proteostazy, prawda? Nieprawidłowo sfałdowane białka i zaburzenia komunikacji między neuronami. Na pewno będzie pomagał w wyciszaniu aktywności choroby. Ja tak będę klikał mikrofonem, bo się robi pogłos, więc z Facebooka mam pytanie. Podobnie, toczeń. Z Facebooka mamy to pytanie. Tak. Czy w chorobach laryngologicznych, zapalenie uszu, gardła, w chorobach zwyrodnienionych, zapalnych z zakresu ortopedii, kręgosłup, mięśnie, choroby tarczycy można stosować? Można, w każdym z tych wskazań. Ja pokazywałam Wam ten mechanizm ograniczenia stanu zapalnego. On jest związany z uruchomieniem tego czynnika transkrypcyjnego NRF2, ponieważ to jest ten mechanizm wyciszający zapalenie.
tak? Ale również poprzez regulację aktywności oksydazy nad pH, te wszystkie mechanizmy molekularne, bez względu na to, czy one są skierowane na mitochondria, autofagię, generalnie wyciszają zapalenie. Wszędzie tam, gdzie podstawą rozwoju patologii jest zapalenie, będzie wodór niezwykle skuteczny. Czyli tak po chłopsku powiedziawszy, po prostemu, wszystkie stany zapalne, czyli od razu, nie wiem, stany skręcenia stawu skokowego, problemy od razu jakichś kontuzji sportowych, prawda? Natychmiast stosowanie wodoru będzie bardzo fajnie przyspieszać te procesy regeneracyjne. Proces regeneracyjny, proces gojenia. Tak. Ja wiem, że czasami to brzmi trochę nieprawdopodobnie, bo jeżeli coś działa na wszystko, to nie działa na nic, ale tu w przypadku wodoru ta jego niezwykła zdolność do regulacji organizmu na wielu poziomach, związana z jego cechami chemiczno-fizycznymi, prawda, odpowiada za tą aktywność. Pamiętajcie, że oczywiście jednorazowa inhalacja nie przywróci życia, to nie jest cudowna różdżka, która za dotknięciem uzdrowi człowieka. Natomiast poprzez taką konsekwentną terapię możemy naprawdę osiągnąć spektakularne efekty. Dla mnie najbardziej spektakularnym i dowodzącym skuteczności terapii są przypadki tych chorób onkologicznych. Prawda? Bo tam jest i stan zapalny, i nadmierna aktywacja proliferacyjna i zmiany w macierzy zewnątrzkomórkowej, bo wiecie, biologia nowotworów niezwykle ciekawa, niektóre sobie torują drogę, aktywując te mechanizmy wzrostu syntezy hialuronidazy, inne kwas hialuronowy z kolei, tak czy siak macierz zewnątrzkomórkowa to dla fizjoterapeutów też, prawda, powięź, to wszystko tu ulega, ta komunikacja jest niezwykle istotna. Wodór naprawdę w tych takich zdarzeniach niekorzystnych ma tą umiejętność wpływania, tak jak adaptogeny, prawda? One nie podnoszą pewnych parametrów nadmiernie, tylko do poziomu oczekiwanego. Wodór robi dokładnie to samo. Tam, gdzie trzeba zwiększyć aktywność tą autofagiczną, to ją zwiększa. Gdzie trzeba ograniczyć, to też tak się dzieje. Po prostu różne mechanizmy w zależności od sygnalizacji przesyłanej właśnie przez to środowisko zewnątrzkomórkowe, prawda? Z Facebooka takie pytanie, no bo mówimy o inhalacji. Pytanie jest, mówimy tylko o inhalacji, czy również o piciu wody wodorowej? Czy ten generator może sprawić, że woda też się nasyci wodorem i możemy po prostu pić bezpośrednio po nasyceniu? Oczywiście tak. Ja wdycham teraz gaz Brauna, tak? Ale do tego, żeby mogła wdychać gaz Brauna, elektrolizer, prawda, przepływa pomiędzy elektrodami, ale gaz, znaczy elektrolizowana jest woda, ona jest demineralizowana, woda musi być odpowiedniej jakości, tak? Tutaj nie musimy się zastanawiać, czy ona jest odpowiedniej jakości, znaczy kupujemy wodę demineralizowaną, ja mam destylarkę. Jeśli byłaby nieodpowiednia, to urządzenie nam to zasygnalizuje, pojawia się komunikat. Więc po zakończeniu inhalacji tą wodę, która pozostaje w pojemniku, wypijamy, bo ona jest nasycona wodorem. Oczywiście należy ją wypić szybko, bo tak jak mówiłam, zarówno przez plastik, jak i przez szkło, wodór bardzo szybko ucieka. No nie znaczy to, że on ucieka w ciągu 2 sekund, ale jeżeli postawimy ten pojemnik i będzie stał 2 godziny, to tam już wodoru będzie nieznaczna ilość. W związku z tym po każdej inhalacji ten pojemnik ja po prostu wypijam. Tę wodę, która tam jest. Jak mogę zdradzić, to tutaj Sebastian sam w domu robił doświadczenia w podlewaniu, już nie pamiętam dokładnie, co to było, ale jakieś rośliny. Mnie nie zdradzał tej tajemnicy. Okej, nawet wysyłał mi zdjęcia, jak podlewał właśnie, dosłownie zasadził to samo i zaczął podlewać jedno i drugie zwykłą wodą i wodą wodorową. Też ciekawe efekty
wyszły właśnie z tego doświadczenia, które robił. Może się o tym też pochwali. Tutaj jest z Facebooka pytanie, czy przy zapaleniu naczyń drobnych autoimmunologia jest wskazana wodoterapia? Wodoterapia. Tak, i... mówiłam o tym przy okazji układu immunologicznego. Równowaga TH1, TH2, tak? Zazwyczaj, znaczy oczywiście różne są mechanizmy w różnych chorobach autoimmunologicznych, zawsze zaburzona równowaga TH1, TH2 i zazwyczaj zmniejszona aktywność T-regulatorowych. Wodór wyrównuje tą równowagę, tak? Korzystnie polaryzuje te populacje makrofagów M1, M2, więc jak najbardziej w autoimmunologii będzie również korzystnie wpływał na poprawę stanu zdrowia, samopoczucia, wyciszenie tej aktywności komórek, które zaczynają obracać się przeciwko gospodarzowi, prawda? Czy w przypadku problemów neurologicznych, udary, zapalenie mięśnia twarzowego, problemy psychosomatyczne można stosować? Udar, dokładnie taki sam mechanizm jak zawał serca, prawda? Niedokrwienie, reperfuzja, ischemia, reperfuzja. Dokładnie ten sam mechanizm. Zapalenie nerwu twarzowego, rozumiem, tak? Mięśnia, nie, nerwu chodzi, bo mięśnia twarzowego nie ma. Zapalenie nerwu, mięśnia twarzowego, tak mam napisane tutaj, bo no mi tak, babka... Przeczytałeś, więc... dobrze, ale rozumiemy, tak, że to taki tak. Czeski błąd. Tak. Zapalenie nerwu, oczywiście również. Bo każde zapalenie. Bardzo tak? Ciekawe każde pytanie. Zapalenie. Każde zapalenie, no to co mówiłaś, cała prezentacja tak. Też bardzo... Jak z potencją. Tak. Nie, jeszcze nie. Ale możesz odpowiedzieć, jak z potencją. Ale oczywiście z potencją również będzie lepiej, ponieważ pamiętacie, potencja, rozszerzenie naczyń to jest tlenek azotu, tak? Zaczyna się problem jak tego tlenku, no na przykład to jest taki mechanizm, który może być związany ze stosowaniem induktorów tlenku, czyli wiagry, tak? Że jest nadmierny stres właśnie na tlenu azotynu. To jest jeden mechanizm, który będzie korzystnie wpływał na ograniczenie ewentualnych problemów związanych z tymi środkami farmakologicznymi. Druga rzecz, że wodór oczywiście poprawia mikrokrążenie, a mikrokrążenie to jest to, co zarówno jeśli chodzi o możliwości w tym obszarze, ale i w każdym, tam gdzie te końcowe drobne naczynka mogą ulec uszkodzeniu. Także oko, prawda? Oko, narządy zmysłów również będą bardzo korzystnie odpowiadały na terapię wodorem. Zresztą mamy również pacjentkę, która stosowała terapię wodorem, no, tracąc wzrok i zdecydowanie poprawiły się jej... Znaczy poprawiły się, po prostu zaczęła widzieć, a już właściwie przestała widzieć. Są takie specjalne gogle, bo dosyć dużo badań w obszarze okulistyki czerpało z kropli, prawda, wzbogaconych wodorem do regeneracji spojówki, rogówki. Natomiast dobrą metodą regeneracji oczu są takie gogle, które zakładamy, podłączając, tak jak ja sobie podłączyłam teraz ten ustnik nosowy. One nie przeszkadzają nam na przykład w oglądaniu telewizji, nie szronią się, a bezpośrednio regenerują właśnie narząd wzroku. Także to jest doskonała. Zresztą nie wiem, czy zwróciliście, przepraszam, może trochę chaotycznie, ale a propos potencji, to jakby w drugą, myśląc o tej części społeczeństwa, która ma trochę inne problemy, czyli na przykład dziewczyny w okresie okołomenopauzalnym i menopauzie, albo dziewczyny, u których występuje zespół napięcia przedmiesiączkowego. Dobre badanie, ja je umieściłam na jednym ze slajdów. Bardzo dobre efekty terapeutyczne, wyciszające, regulujące. Pamiętacie, białko, hormony, prawda? Tu oczywiście sterydowe, ale też duża grupa hormonów, które mają tą komponentę białkową, będą naprawdę bardzo korzystne efekty. Super.
Bardzo dwa pytania, ja je połączę, bo pytanie jest o, czy były prowadzone badania zastosowania wodoterapii u zwierząt w weterynarii i jak znoszą terapię dzieci? Czy tutaj... W weterynarii właściwie większość badań to modele, znaczy inaczej, przepraszam, bo teraz jest już ogromna ilość badań klinicznych, wieloośrodkowych, randomizowanych z podwójnie ślepą próbą. Ja je tutaj też umieszczałam, ale bardzo dużo badań na początku rozwoju medycyny molekularnej to były przecież modele zwierzęce. Więc jak najbardziej zachęcam również do stosowania w tym obszarze. Czy gogle są w zestawie, przeczytałam. Nie, gogle trzeba dokupić, ale nie jest to wysoki, to nie jest to duży koszt. Czy na przykład łuszczyca, choroby skóry? Łuszczyca jest chorobą zapalną. To jest choroba zapalna, prawda? Oczywiście autoimmunologiczna, ale uogólniony stan zapalny, zresztą wiecie, może dotykać stawy również, więc jak najbardziej. Więc jak najbardziej. Czy gogle dzieciaki? Mają... Dzieciaki? A dzieciaki, ale absolutnie. Ja mam wnuka, który jeżeli tylko ma katar, to oczywiście u małych dzieci czasami problemem jest założenie tych wąsów. To taka moja rada praktyczna, gdybyście mieli małe dzieci. Ja po prostu obcięłam mojemu wnukowi te wypustki, które trzeba włożyć do nosa i zakładamy mu tę rurkę po prostu tutaj pod nosek. Tak? I on się inhaluje. No i oczywiście później woda, którą należy podać dziecku, żeby mogło ją wypić. Jak najbardziej. No, ewentualnie te maseczki też. Są takie maseczki, tylko niektóre dzieci też źle je reagują, prawda? Są możliwości, można sobie poradzić z tymi jak najbardziej i proszę mi wierzyć, że bardzo szybko wodór przerywa infekcję. Mhm. Też stosuję, też mam dzieciaki, więc też często jak coś się dzieje właśnie takiego, jakiś kaszel, jakiś katar, prawda, jakieś infekcje, bardzo fajnie tutaj łagodzi, bardzo szybko wycisza. Pytanie jeszcze z Facebooka, a co w przypadku przerostów bakteryjnych SIBO łamane przez IMO? Czyli co, boimy się, no SIBO to często wodorowe, o to chodzi, rozumiem. IMO to jest rozrost bakterii wydzielających metan. Nie wybuchnie na pewno, tego się proszę nie obawiać. Na pewno poprzez korzystną modulację mikrobioty. Pamiętajcie, że ta akermansja jest tutaj niezwykle istotna, bo akermansja jest taką bakterią, która syntetyzuje krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, więc wycisza zapalenie. Czy wystarczy sam wodór do tego, żeby stłumić rozrost w jelicie cienkim? Nie wiem, nie mam takich doświadczeń. Ja mam wielu pacjentów z SIBO i z IMO i wiem, że tutaj potrzeba jest kilku działań. Po pierwsze wprowadzenia związków, które będą zakłócały quorum sensing, czyli to porozumienie międzybakteryjne, prawda? Wiemy, że biofilm jest tą strukturą, która jest trudna do zredukowania ze względu na komunikację między bakteriami, ze względu na tą substancję zewnątrzkomórkową, która chroni biofilm przed na przykład chemioterapeutykami. Więc tutaj działań kilka. Na pewno prokinetyki, na pewno bym wprowadziła enzymy, na pewno wodór, tak? I odpowiednie probiotyki, ale tutaj jeśli mamy wzrost poziomu akermansji, to jest już bardzo dobry ruch do tego, żeby pacjent szybciej niż standardowo osiągnął sukces. Ha. Mikrofon, zgadza tak, się. Mikrofon, tak. Bo... Czy wodór może regulować działanie przysadki mózgowej w przypadku niedoczynności na czynności? Przysadka, no dobrze, tylko teraz tak, czy mamy informację, czy to jest na przykład związane z pojawieniem się jakiejś zmiany? No, oczywiście. Jak mogę Wam odpowiedzieć, żeby to,
żeby to zabrzmiało w sposób taki profesjonalny. Ja oczywiście w każdym tego typu zaburzeniu wprowadziłabym wodoroterapię po to, żeby wyciszać aktywność prozapalną. Zawsze w tego typu zaburzeniach ta aktywność prozapalna dominuje. Czy to nie jest, pamiętajcie, to nie jest remedium na każde zło jako jedyna terapia, ale niezwykle istotne wsparcie terapii, którą należy wprowadzić w zależności od szczegółowej analizy problemu. No, nadczynność, niedoczynność, ona może mieć różne przyczyny, prawda? To jest bardzo szeroki temat. Na pewno wodór wprowadziłabym, żeby właśnie ograniczyć tą aktywność prozapalną. Podobnie przy stętach w żyłach głównych, wszędzie tam, gdzie jest stwardnienie, włóknienie, prawda? Stwardnienie to włóknienie. To tak jak przy niealkoholowym zwłóknieniu wątroby, tak? Zawsze jest tam aktywność prozapalna, która indukuje to włóknienie. Tak? We wszystkich problemach związanych również z tymi ograniczeniami stawów, na przykład po zabiegach ortopedycznych, tak? Bo tam jest nadmierna aktywność zapalna, która indukuje fibroblasty i miofibroblasty do tworzenia kolagenu i stąd później ograniczenia w stawach. Więc to wszędzie w takich wskazaniach na pewno ten wodór będzie bardzo dobrym wsparciem. Już szukamy. Tutaj pytanie jest oczywiście o ilość, już chyba, które zaś się pojawia, czy są jakieś statystyki około ile razy, jak długo trzeba się inhalować w jednostkach chorobowych, na przykład RZS, neurologia, ortopedia i tak dalej. Już to raczej mówiłaś, ale może jeszcze... Tak, mówiłam o tym, oczywiście wszystko inaczej. Jeżeli mamy urządzenie w naszych gabinetach, to standardowe wskazanie to jest inhalacja 45 minut. Urządzenie jest nastawiane na maksymalnie godzinę, prawda? Mhm. Natomiast tak jak słyszeliście, jeżeli pacjenci mają w domu generator, tak jak pacjentka z rakiem szyjki macicy, to inhalacje kilka godzin dziennie przynoszą spektakularne efekty bez działań ubocznych. W szpitalach, w chorobach infekcyjnych, takich właśnie jak COVID-19, z tych doniesień i publikacji naukowych wynika, że pacjenci byli podłączani właśnie po godzinę, dwie, czasami trzy, tak? No, to wszystko zależy od tego, jaki program terapeutyczny ustalicie, jak często pacjent może przychodzić do Was na tę inhalację. Jednorazowa inhalacja 45 minut do godziny, no i dobrze byłoby oczywiście wykonać cykl takich inhalacji. To na pewno. Przy okazji każdej interwencji, do której pacjent się do Was zgłasza, tak jako jest. Wsparcie, prawda? Tak. Kochani, jeśli macie swoje gabinety i się zastanawiacie, jak tu będzie miało to wpływ na Waszych pacjentów, w jaki sposób to działa, możecie się do nas zgłosić. Jest możliwość takiego generatora wypożyczenia do swojego gabinetu na okres dwóch tygodni. Tutaj ustalamy również jakąś kolejkę, bo jest sporo tych próśb o wypożyczenie sprzętu, ale jeśli chcecie, to klikajcie tutaj w link, piszcie w formularzach, bo chcemy jak najbardziej tą terapię bardzo mocno pokazywać właśnie w połączeniu z różnego rodzaju terapiami, jeśli chodzi o fizjoterapię, rehabilitację, prawda Edyta, bo te połączenie tych terapii manualnych właśnie z terapią wodorem też skutkuje te przyspieszenie regeneracyjne stanów zapalnych, jak również różnych schorzeń czy przewlekłych problemów właśnie zdrowotnych, nie? Tak, zdecydowanie. Czytam też, czy można przedawkować, tak jak Wam pokazywałam, badania pokazują, że nie można. Czy obniża poziom cholesterolu? Pokazywałam badania, w których udowodniono, że obniża. Średni koszt
No tutaj my w gabinetach mamy 60, 70, zależy też jakie miasto, jaki ośrodek, 80 zł za terapię półgodzinną, 45-minutową, to wszystko zależy jak te terapie się łączą, jak wy prowadzicie terapię. Czasami, Edyta, jest tak, że pacjent się spieszy, no to jest podłączony do terapii wodorowej, a tutaj jest wykonywana terapia manualna. Też to się da zrobić, bo nie przeszkadza, bo niektóre... Tak, absolutnie. Możecie to robić w tym samym czasie. Tak, dokładnie. No, wiadomo, dzisiaj czas to pieniądz. Należy to tak zaprojektować, jeżeli się da, żeby można to było wykonywać przy okazji jakichś innych zabiegów, które wykonujemy. Jak najbardziej. Mhm. O zwierzątkach już mówiliśmy, przed chwilą, jaki koszt. Kliknijcie sobie w linka tutaj, pokazujemy, wejdźcie sobie na stronę, pisałem już, że to jest 15 tysięcy brutto, więc biznesowo generator wodoru dla gabinetów to jest naprawdę zwrot bardzo szybki z inwestycji, ale niesamowite korzyści płynące dla waszych rodzin, dla waszych pacjentów. Prostota w obsłudze, koszt użytkowania generatora, to jest tak naprawdę wąsy, które właśnie tutaj Edyta ma, które się kupuje i zazwyczaj pacjent je ma, dostaje indywidualnie, już może je stosować. No i pół kubka, czy tam trochę więcej niż pół kubka wody, więc to jest niesamowicie tanie urządzenie w użytkowaniu i to jest niesamowite, jaki ma możliwości, a koszty naprawdę bardzo szybko się zwracają. W każdym Marcin, gabinecie... jeszcze, przepraszam, tak. Było jeszcze Marcinie pytanie, jakiej wody używać? Tak, było, tutaj. Ja o tym mówiłam, używamy wody demineralizowanej, tak? Czyli wody destylowanej. Mhm. A jakieś destylowane, bo mówimy o tym właśnie ostatnim kubku, który tutaj jest, który pokazywałaś, tak? Używamy tutaj w tym miejscu wody takiej, tak? Dobrze, dobrze zrozumiałem teraz. Kubek jest z boku urządzenia, nie wiem, bo ja cały czas widzę siebie w pozycji zamarłej. widzimy, że się ruszasz, tak. Czyli ten kubek mówimy... Zobaczcie, to urządzenie jest naprawdę bardzo ładne, jest niewielkie, jest lekkie, łatwo się je przenosi. Do tego jest bardzo poręczna torba, w której są wszystkie niezbędne elementy, łatwo przewozić, jeżeli na przykład pracujecie w kilku gabinetach. To nie albo jest... wypożyczać, prawda? Można albo wypożyczać. Dla pacjentów albo do wypożyczać domu. Dla pacjentów, tak? Tutaj z boku jest taki bardzo wygodny, poręczny element, w którym umieszczamy ten kubek. Kubek, plastikowy kubek z... takimi specjalnymi wypustkami do wprowadzenia tych elementów, które podłączamy. Tutaj widzimy poziom wody, do jakiej należy uzupełnić, ale jeżeli nawet nie będziemy tego zbyt rygorystycznie przestrzegać, to w sytuacji, w której tej wody będzie zbyt mało, urządzenie nam to zakomunikuje. Ono naprawdę jest doskonale przemyślane, no, bardzo intuicyjne. Ja dzisiaj miałam taką przygodę, w cudzysłowie, że zabrakło mi tej wody, oczywiście starałam się dolać, no i niestety woda do tego widocznego pojemnika nie napływała. O tym mówiłam. Ten kontakt z producentem na bieżąco powoduje, że ja oczywiście natychmiast zadzwoniłam zapytać, co mogłam zrobić źle. Powód był prozaiczny, po prostu podczas przenoszenia tutaj pewnie urządzenie trochę przechyliłam, ono się zapowietrzyło, wystarczyło wyjąć ten wężyk doprowadzający gaz do kubka i wszystko zostało w ciągu 2 sekund naprawione. Super. Gdybym nie miała tego kontaktu, a każdy z was, jeżeli będziecie mieć to urządzenie, taki kontakt będzie miał, to oczywiście byłoby to dla mnie dużo trudniejsze, bo pomyślałabym, że coś się uszkodziło, prawda? Dokładnie tak. Super. Chyba, Pani, jeszcze chwilka, dosłownie parę minut, bo już za chwilkę będzie 2 godziny. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to dawajcie na Facebooku tutaj, jeśli też, a można wysłać na przykład do Szwecji albo przewieźć przez granicę. Można. 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 Ma wszystkie też certyfikaty. Można, ja też pytałam, moja przyjaciółka mieszka w Pradze Czeskiej,
sama ma astmę i też namawiałam ją na zakup. Wysyła firma również za granicę. Z kim się kontaktować w zakresie stosowania w raku płuc? Obecny na pozycji 35%. Ale to rozumiem, że wydolność oddechowa, tak? Na takiej poziomie, na poziomie pewnie raczej niż pozycji. Pani Krystyna, jeśli by tutaj można coś... Pani Krystyna. Obecnie na poziomie 35%. Jeśli można coś doprecyzować, to... Tak jak widzieliście, w obszarze onkologii jest sporo badań właśnie w przypadku raka płuc. Więc to jest absolutnie doskonałe wskazanie do zastosowania inhalacji wodorem. Mhm. No, serdecznie zachęcam. Tutaj takie. W tych badaniach, przepraszam, jeszcze dwa słowa. W tych badaniach, które oceniały zmiany w przebiegu COVID-19, wykazano, że tak naprawdę ta terapia była znacznie skuteczniejsza niż tlenoterapia. Prawda? Więc to naprawdę zachęcam Was serdecznie, bo jest to doskonałe narzędzie do pracy. Pani Urszula jeszcze tu pyta, usunięta tarczyca, ponawiam pytanie, bo tam chyba... Aha, czy można stosować w przypadku, tak? No nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby stosować wodór. Tarczyca jest niezwykle istotnym gruczołem dokrewnym, regulującym pracę, no głównie też w obszarze przewodu pokarmowego. Jak macie pacjentów z niedoczynną tarczycą, to bardzo często u tych pacjentów rozwija się SIBO właśnie, prawda? A jaki jest mechanizm niedoczynnej tarczycy? No, nie dotyczy to usuniętej, bo rozumiem, że tutaj mogły być różnego rodzaju, nie wiem, zmiany guzy, torbiel czy nowotwór, to jakby nie ma już znaczenia, czy nadczynna, ale tak czy siak niedoczynna tarczyca to jest właściwie zawsze sytuacja związana z zaburzeniami pracy mitochondriów, tak? Bo ta oś mitochondria tarczyca jest niezwykle istotna. Jak widzieliście, inhalacje wodorem regulują tą kontrolę jakości mitochondriów, więc jak najbardziej. Mhm, jak super. Najbardziej. Michał, nie wiem, Edyta, ty zrozumiałaś to pytanie? Ponownie pytanie, czy Google zwiększają ciśnienie środku? Czy gogle zwiększają? Czy gogle, tak? Gogle, które zakładamy podczas regeneracji, nie zwiększają ciśnienia śródgałkowego. Nie zwiększają. Super. Czyli w jaskrze również można stosować. Pani Sylwia, również dziękujemy za uczestnictwo. Aha, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Czy wodę w urządzeniu się wymienia? Tak, wymienia się. Tak. Dziękujemy. Jeszcze tu sprawdzę, czy Batka coś mi tu rzuciła. Czy profilaktycznie w celach terapii domowej można stosować wodoterapię? Jaki model urządzenia? No, tutaj też mówiliśmy i o modelu urządzenia, jaka jest istota, prawda, Edyta? Czy w terapii domowej? No jak najbardziej. No ja mam modelu, w domu. No tak, żeby się nie starzeć tak szybko, nie? Dokładnie tak. Więc... Słuchajcie, ja kupiłam to urządzenie, zaczęłam w ogóle interesować się wodoroterapią, ponieważ moja przyjaciółka zapytała mnie, co sądzę na ten temat. Pojawił się u niej problem natury onkologicznej, więc ja zgłębiłam literaturę i absolutnie zachwyciłam się możliwościami, jakie ta terapia daje. Kupiłam to urządzenie z myślą o profilaktyce przeciwstarzeniowej, ale tak naprawdę już bez kokieterii. Również o tym, że w każdej sytuacji, w której nagle pojawia się infekcja, czy gorsze samopoczucie, zaburzenia snu, na tym kole, na którym wodór przedstawiłam Wam jako pierwszy slajd, jest również regulacja rytmu okołodobowego, prawda? Więc wszystkie te walory spowodowały, że ja postanowiłam ten wodór w domu mieć. Ja go wykorzystuję oczywiście również w gabinecie, ale kilkakrotnie już zdarzyło się, że przy właśnie jakimś takim gorszym samopoczuciu, bez absolutnie żadnych innych terapii,
inhalacje wodorem przerywały w krótkim czasie infekcję. U mnie, u mojego męża, u dzieci, no nie jest to, broń Boże, naukowe podejście, bo to nie jest, prawda, model naukowy, ale osobiste doświadczenie. Więc czy można mieć w domu? Można. Też mogę potwierdzić, też się inhaluję w domu bardzo często. Biegam, skaczę, jeżdżę na rowerze. Nie pamiętam kiedykolwiek, wziąłem już chyba 10 lat, nie miałem żadnej pigułki w sobie, więc świetnie się czuję i tyle. Witold pyta drugi raz, więc na pewno mu odpowiemy. Choroby układu moczowego, na przykład atonia pęcherza. Atonia pęcherza, tak? Ja nie widzę. Witold. Aha. Na dole. Tak, na samym dole widzę, tak. No choroby układu moczowego to zazwyczaj, a jeżeli nie jest to zwężenie moczowodów, to zazwyczaj jest jednak, a zresztą nawet w tego typu sytuacjach, komponenta bakteryjna, prawda? Infekcyjna, zapalna, więc jak najbardziej. Jak najbardziej. Super. Czy w przypadku padaczki można się inhalować? Można. Tutaj fajnie takie miejsce, właśnie refleksologia Małgorzaty Kozak, refleksologia dziwnówek. Potwierdzam, połączenie refleksologii stóp z wodoterapią przynosi zaskakujące efekty. To tak, tak, absolutnie. Więc, obszarze fizjoterapii, tak wiele tych różnych dziedzin, które się pojawiają w ostatnim czasie. Refleksologia, jestem wielką fanką. Bardzo dobre efekty przy zapaleniu zatok, potwierdzamy z naszych gabinetów. Oczywiście. Łączymy tutaj technologię wodorową razem z technologią również Indiba. Działamy dwuskładnikowo, więc efekty są bardzo szybko. Właśnie pokazują, jak można zastosować dwie technologie, które no, działają komórkowo, działają natychmiastowo, w głębokości, więc super. Są też takie badania, o których nie mówiłam, bo naprawdę jest tych informacji wokół tej medycyny wodorowej ogromna ilość. Nie sposób, nie chciałabym Was zanudzić, ale są też badania, które oceniały, jak długo retencja wodoru, czyli jak długo on jest aktywny po różnego rodzaju terapiach. Jak szybko ten wodór znajduje się w krwiobiegu, w zależności od tego, której z technologii czy metody użyjemy. Dlatego już w podsumowaniu napisałam, że inhalacja wydaje się tą najszybszą, najskuteczniejszą, najłatwiejszą i właściwie najwygodniejszą metodą, jeżeli chodzi o zastosowanie wodoru. Bo oczywiście w badaniach oprócz wody, oprócz inhalacji były również iniekcje z soli wodorowanej, prawda, czy właśnie krople, czy kąpiele w wodzie wodorowanej. Wiem na pewno, bo to też ANEF we współpracy z Kliniką Onkologii są bardzo zaawansowane rozmowy na temat badania klinicznego w trudno gojących się ranach. Wodór będzie przenoszony za pośrednictwem specjalnej piany. Wszystko oczywiście to są metody skuteczne, natomiast no te inhalacje są wygodne, łatwe, skuteczne i coraz więcej badań właśnie w tym obszarze pojawia się, jeśli chodzi o inhalacje. I gaz Brauna. Super. Widziałem, że ktoś tu jeszcze bardzo dużo pisze, więc poczekamy jeszcze chwilkę. Jeszcze tak. Może się ktoś chce pożegnać, a może ktoś zada jeszcze jakieś fajne pytanie. Czy na Facebooku jeszcze mamy jakieś pytania? Już chwileczkę. Jak długo wodór utrzymuje się? Pytacie, bo chciałem powiedzieć, bo wcześniej pytali, czy webinar będzie retransmisja, bo niektórzy dołączyli po prostu później. Pani tak, będzie, jeśli jesteście w naszym newsletterze, będzie retransmisja jeszcze wysłana do całej bazy, więc jak najbardziej będzie. No i na Facebooku też będzie wisieć, więc możecie sobie go odtworzyć. Jak najbardziej jest. Jakby nie mieliście dostępu, to dajcie nam znać, to również Wam pokażemy, gdzie go znaleźć. Jak długo wodór utrzymuje się w organizmie? To już mówiłaś, Edytko, ale nie wiem, chcesz powtórzyć? To znaczy, no właśnie w zależności od metody, jeśli chodzi o inhalację, on utrzymuje się niezbyt długo, prawda? No bo to jest właściwości wodoru,
świadczące o jego skuteczności, czy umożliwiające tą skuteczność. No, dlatego też powtarzalność, prawda? Mhm. Inhalacji jest tutaj jest mega ważna. Tak. Dwa pytania, tu jedno jest na od Alicji. Alicja, a może coś więcej o padaczce, czy terapia przynosi efekty w tej chorobie? Padaczka to również jest zaburzenie związane z znów tą nierównowagą, prawda, aktywności neuronów, zawsze wynikające z ogniska, gdzie jest wzmożona aktywność mikrogleju. To jest stan zapalny, jednym słowem. Więc wyciszać, wyciszać w tych sytuacjach jak najbardziej wodór będzie pomagał. Super. Na Facebooku, czyli przy stopie cukrzycowej też stosować. Oczywiście. Tak. Pytanie o łuszczycę. Tak, już mówiłam o łuszczycy. Łuszczyca jest chorobą, uogólnioną chorobą zapalną, więc jak najbardziej. Jak najbardziej. Kochani, wszystko związane również, właśnie ze stanami zapalnymi. Również tą wodę można stosować w formie okładów na zmiany aktywne, prawda? Wykorzystać można każdy element. Inhalację, jak i później wodę, która do pozyskania tego wodoru służyła. Widzisz tutaj pytanie? To jest ponownie chyba od tej samej, od tego samego Witolda. Tak. Potwierdzam, tak, jeśli chodzi o infekcję. Tutaj jeśli chodzi o wpływ na pęcherz moczowy, proszę pamiętać, bo to już kilkakrotnie z Marcinem mówiliśmy, ten mechanizm, w którym wodór korzystnie reguluje różnego rodzaju zaburzenia, on nie jest jednowektorowy, tak jak najczęściej w przypadku farmakologii, prawda? Tutaj to chciałam, dlatego też tak szczegółowo może niektóre te mechanizmy molekularne Wam przedstawiłam, wykazać, że wodór działa w bardzo wielu mechanizmach. To działanie pleiotropowe odpowiada za tak szeroki wachlarz efektów terapeutycznych. Więc tutaj w przypadku problemów z pęcherzem moczowym, to już ja bym nawet, panie Witku, nie starała się analizować przyczyny tej wyjściowej, ale na pewno będzie wyciszał aktywność prozapalną, będzie w związku z tym poprawiał przy wykorzystaniu jeszcze innych metod, pewnie w ustaleniu z urologiem, i przyspieszał proces wychodzenia z choroby. Super. Tak działa pani Ilona, tak. Śmietana. Ja jestem uśmiechnięty, tak? Ja też się staram. Edyta jest uśmiechnięta. W ogóle nie widzę siebie, ale staram się. Cały czas masz zawieszony ten ekran u siebie? Tak. Okej. Okay. Uśmiechamy się, Edyta się cały czas też uśmiecha, ale to widzą cię inni, więc tak działają na pewno też ze względu na ten spokój, który wprowadza tak najprościej, prawda, wodór, który powoduje to utrzymanie tej równowagi, więc automatycznie czy myśli, czy stany jakieś takie trudno, mocno stresujące w pracy powoduje, że my utrzymujemy tą równowagę na zewnątrz też, więc... No ale pamiętajcie, insulina, kortyzol, prawda, no tutaj też, prawda, wodór będzie korzystny. Tak. Czy możemy odpowiedzieć na pytanie dotyczące wodoru w stosunku do gazu Brauna? Odpowiadaliśmy już pani Kasiu na to pytanie. Odpowiadaliśmy pani Katarzyno, ale... Tak, to są rekomendacje profesora Ochty. W badaniach wielu wykazano, że gaz Brauna. W niektórych sytuacjach, ale tutaj pulmonolodzy mieli jakieś swoje obserwacje, w niektórych sytuacjach pulmonolodzy chcą stosować gaz, ale on sam wodór, przepraszam, gaz, wodór, absolutnie pod kontrolą na oddziałach, w takich urządzeniach, które są dostępne w naszych gabinetach, jest wyłącznie gaz Brauna. Ja wiem, że firma w następnym modelu, który ma zamiar wprowadzić, nie wiem kiedy jeszcze, ale wiem, że takie są plany, będzie możliwość pozyskania czystego wodoru z tego samego generatora,
ale myślę, że o te szczegóły techniczne to już raczej trzeba Sebastiana pytać, nie tak chciałabym jest. Tutaj, to nie moje kompetencje. Natomiast jeżeli chodzi o to wsparcie terapeutyczne, to zgodnie z doniesieniami naukowymi Gaz Brauna. Pani Katarzyno, proszę nie przepraszać, wszystko jest ok. Odpowiadamy tak, jeszcze absolutnie. Raz, bo coś umknęło, mogła Pani przyjść później, więc jest wszystko ok. Proszę nie przepraszać, absolutnie. Tu się w Fizji Akademii tu się nie przeprasza, po prostu po to jesteśmy, tak? Jak tak jesteśmy jest. Na wizji, specjalnie to też jest dla Państwa, żeby tutaj pytać. Kochani, ja na Facebooku na razie mam ciszę, więc chyba dobiegamy do końca. Tak. Naprawdę bardzo dużo cudownej wiedzy, poparte badaniami, którą zawsze gdzieś chcecie uzyskiwać, więc nie musieliście szukać. Jeśli oczywiście potrzebujecie jakichś konkretów tutaj, Edyta, czy z Tobą jakiś, nie absolutnie wiem. Absolutnie, bardzo proszę, tak jak deklarowałam na początku. Super. Zarówno ta prezentacja, jeśli ktoś z Państwa chciałby dotrzeć do tych publikacji, zresztą jest, naprawdę jest ich dużo, to bardzo proszę poprosić Marcina, prześlą Państwu tą prezentację. Jeżeli będę mogła w czymś pomóc, jak najbardziej super. Z przyjemnością to zrobię, więc... Super. Najwyżej zrobimy jeszcze jedno, jak będą jakieś konkretne, fajne pytania i stworzymy jakiś nowy webinar, na, jeśli się pojawią jakaś nowa wiedza, cokolwiek się będzie pojawiać w branży tej wodorowej, to będziemy pokazywać to. Mam jak najbardziej. Tak, pytanie jeszcze, czy wodę można przechowywać w butelkach miedzianych w celu dłuższego utrzymania wodoru? Z doniesień wyczytałam, że jedynie aluminium. Aluminium zmniejsza, znaczy na dłuższy czas pozwala zachować wodór w butelce. Nie szkło, nie plastik, tylko aluminium. Nie ale było też mówiłaś, informacji żeby, na temat miedzi. Tak, ale mówiłaś, że ten od aluminium. No wodór jest reaktywny, znaczy tak, no teoretycznie cząsteczkowe, ale aluminium, ksteroestrogeny, wiecie, ja staram się unikać aluminium. Halina, również bardzo dziękujemy za to, że byliście. Bardzo proszę o przesłanie prezentacji. Nie tutaj, tak, znaczy, bo tu nie wiem, czy nam, jak nie zamkniemy webinaru, czy nam to ucieknie. Krystyna, napisz nam na Messengerze albo na Fizjo Akademii, bo tutaj nam to najprawdopodobniej czat nam zniknie po zamknięciu tego pokoju. Chyba, że mi tutaj ktoś powie inaczej w tle, to będzie ok. Czy wodę można przelać w butelkach miedzianych? To było, dobra. Edyka, co? Odpoczywamy, nie? Miłego wieczoru. Bardzo wam dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy was serdecznie. Do następnego razu. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Hej.